Witaj, Randy K. z tej strony. Wszyscy od czasu do czasu zmagamy się z przeciwnościami losu, dlatego chcę się z wami podzielić poprzez historię, spostrzeżenia i rozmowy z innymi, tym, jak bardzo Bóg was kocha, a kocha was niezmiernie. I mam nadzieję, że to właśnie usłyszycie w naszych rozmowach i w tym, czym chcemy się z wami podzielić. Dziękuję wam za to, że z nami jesteście. Zaczynamy. Cześć, tutaj Randy K. Witam w kolejnym odcinku serii Niebo. Gościmy dzisiaj ponownie Briana Melvina. Jego poprzednie nagranie o doświadczeniu w piekle zostało obejrzane przez setki tysięcy ludzi. Więc musieliśmy zaprosić go z powrotem, a tak właściwie to obiecaliśmy, że zaprosimy Briana z powrotem, ponieważ doświadczył piekła, po czym cierpiał na zespół stresu pourazowego, PTSD. Tak więc Bóg objawił mu niebo. Ale zanim do tego dojdziemy, Brian, witam cię ponownie w naszym programie. Wspaniale jest cię gościć. Wspaniale być z powrotem i ponownie się z tobą widzieć. Jestem w szoku. Tak właśnie działa Pan. W życiu nie myślałem, że ten film stanie się aż tak popularny. Chwalić Boga za jego chwałę. Amen. Amen. Więc możecie obejrzeć poprzedni film Briana na YouTube. Link będzie w opisie pod tym filmem. Również będzie link do książki Briana Ziemia Nieznana. Więc zachęcam do obejrzenia całego tego filmu, którym omawialiśmy jego wyprawę do piekła. A tak przy okazji, to w rozmowie z Brianem Bóg odniósł się do piekła jako do ziemi nieznanej. Więc zanim przejdziemy do tego w pewnym sensie wykupienia z twojego doświadczenia, kiedy to Bóg obdarował cię wizją nieba, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co przeżyłeś w piekle, kiedy zmarłeś z powodu zanieczyszczonej wody. Chciałem cię tylko zapytać o najważniejsze momenty tego doświadczenia, Brian. Co takiego jest w tym doświadczeniu, w którym spotkałeś Hitlera w piekle? Spotkałeś tam w piekle też kaznodzieję, który był kobieciarzem. Spotkałeś tam też innych. Co tak naprawdę utkwiło ci w pamięci z doświadczenia w piekle? Co chciałbyś teraz przekazać publiczności? Co na ciebie wpłynęło i mogłoby wpłynąć też na innych po wysłuchaniu twojej historii? To, co najbardziej mnie poruszyło i co najbardziej zapamiętałem, to fakt, że ludzie w piekle wiedzą, że na to zasłużyli, ponieważ zostajesz osądzony. I myślę, że ten aspekt już nie jest dokładnie nauczany, jeśli w ogóle jest, ale zakładam, że prawdopodobnie w przeszłości był. Przede wszystkim to ludzie w piekle wiedzą, że na to zasługują. I to nie tak, że oni są ofiarami. Oni zbierają to, co sami zasiali w swoim życiu. W tak sprawiedliwym stopniu, że naprawdę nie potrafią tego opisać inaczej, niż mówiąc, że to trzeba samemu zobaczyć. I niektórzy mieli gorzej, a inni lepiej, o czym Pismo Święte mówi. A kiedy Jezus mówił o dwóch miastach, które otrzymywały większą karę, większą niż Sodoma i Gomora, myślę, że Ruth Graham Lutz, córka Billego Grahama, powiedziałaby, że w piekle są stopnie i poziomy sprawiedliwości. I to jest dokładnie to, co tam widziałem. I wielu ludzi tego nie rozumie i myślą, że doświadczenie w piekle to coś jak trip DMT. Nie. To jest bardzo poznawcze, bardzo uporządkowane. Jest w tym głębia i to ma idealny sens. To jest jak spójny koszmar senny, z którego nigdy się nie obudzisz. A kolejną rzeczą, którą czułem, to było całkowite opuszczenie przez Boga. Jesteś całkowicie oddzielony od wszystkiego, co ma miłość i wartość. To jak w tym życiu, gdzie też jesteśmy oddzieleni od siebie, ale jednak nadal otrzymujemy współczucie od innych ludzi, a w piekle nie ma już żadnej z tych rzeczy. I wiesz, że na to zasługujesz. Nawet po dziś dzień, co mnie zdumiewa i nadal się z tym borykam, to, że wiem, że zasługuję na piekło. A jednak wróciłem i tak jak to napisałem w moim świadectwie z nieba, mam ogromne poczucie winy ocalałego. Dlaczego wróciłem? I nie chciałem tego powiedzieć absolutnie nikomu, że trafiłem do piekła, bo ludzie pomyśleliby, że zwariowałem, że zmyślam, że robię to tylko dla pieniędzy lub coś w tym stylu. Wiesz, jedyne, co mogę powiedzieć, to tylko tyle, że
Nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Więc minęło kilka lat, a ja zaangażowałem się w kościół i powiedziałem o tym kilku pastorom, a niektórzy z nich powiedzieli: Brian, powinieneś napisać o tym książkę. Myślę, że naprawdę powinieneś napisać książkę. Jeden z nich był z Kościoła Konwencji Południowych Baptystów, a inni byli z Bożego Kościoła i ze Zgromadzenia Bożego Ludu. Więc powiedziałem: okej, usiadłem i napisałem 40-stronicowy manuskrypt, bo po prostu nie mogłem przekazać tego, co chciałem przekazać. Więc miałem te wszystkie skrawki papieru, na których udokumentowałem te rzeczy, które mi się przydarzyły. A kiedy w końcu napisałem tę książkę, to odpisał mi redaktor i zapytał: to ma być chrześcijańska książka, tak? Więc będziesz musiał pozbyć się z niej wulgarnych słów. Ale demony przeklinają! Więc powiedziałem: okej, skoro muszę, tylko jak mam to zrobić? Ale na szczęście Pan dał mi na to sposób. I to wymagało wielu poprawek i usunięcia niektórych części książki, więc w każdym razie. Ale co najbardziej we mnie uderzyło, to że ludzie wiedzą, że na to zasługują. I to jest rzecz, z której ludzie nie zdają sobie sprawy. Myślą, że są dobrzy i zasługują na niebo, że są jakimiś ofiarami. I z automatu, ponieważ są dobrymi ludźmi, to automatycznie nie zasługują na gniew, sprawiedliwą karę lub zapłatę, ale nie widzą prawdziwego siebie w środku, a to właśnie jest tam ujawnione. W mojej książce nazywam to Jak czynimy życie obrzydliwym. I to jest spore uproszczenie. Wiesz, grzech, przekroczenie Bożego prawa i tak dalej. Czyni życie bardzo brzydkim dla ludzi wokół nas, a my nie widzimy tego, jak dokładamy do tego smrodu. Tylko tak mogę to ująć. Ja sam też nigdy tego nie widziałem i dlatego widziałem tam stopnie sprawiedliwej kary. Ludzie tam trafiają i wiedzą, że na to zasługują, ponieważ wszystko jest im wyjaśnione. O tym, kim jest Bóg, jaka jest Jego natura i charakter, a oni po prostu nie pasują, ponieważ gdyby zostali wpuszczeni do nieba, to by je zepsuli. Tak. Wiesz, jedną z wielu rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie i głęboko mnie poruszyły, tak jak i wielu z naszych widzów, to zanim poszedłeś do nieznanej krainy, czyli piekła, Bóg powiedział ci, abyś wymówił dwa słowa, imię Jezusa Chrystusa, abyś ogłosił Jezusa Chrystusa, ponieważ przez cały ten czas w piekle demony próbowały cię pożreć, a ty ogłaszałeś imię, autorytet Jezusa Chrystusa i one nie mogły cię ruszyć. I to było imponujące, ponieważ wygląda na to, że On cię uratował przed pożarciem w piekle. Tak, to prawda, kazał mi wymówić Jego imię i tytuł, a ja wiedziałem, kim On był, ponieważ to był Jezus, więc kiedy zacząłem mówić Jezus Chrystus, to tak naprawdę nic nie wiedziałem o potędze Jego imienia. Nie miałem zielonego pojęcia. Więc kiedy to robiłem, to nie mogły mnie złapać, nie mogły mnie wciągnąć, ani nie mogły mnie pożreć. Ponieważ te istoty są okrutne, są absolutnie podłe i są bardzo sprytne, bardzo zwodnicze, a czasami wydają się bardzo słodkie i miłe, a przy tym bardzo uwodzicielskie. I chcą cię zniszczyć, chcą, żebyś przeklął Boga, przeklął je, przeklął diabła, przeklął samego siebie, przeklął je i tak naprawdę to nawet nie rozumiesz dlaczego, ale tak jest. Może ktoś inny będzie w stanie to rozgryźć, ale to tak, jakby chciały mnie usiedlić, żebym tam został. To właśnie próbowały zrobić. A ja mogłem tylko powtarzać: Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, bo byłem tak bardzo przerażony i tak bardzo chciałem się obudzić. A to jest okropne, kiedy nie możesz się obudzić, a ze złego snu zawsze się obudzisz. I będzie po wszystkim. I możesz po prostu wstać i się pozbierać, wypić szklankę wody, wrócić do łóżka i spać dalej. Ale z tego się już nie obudzisz. To było... Niektóre rzeczy prześladują mnie po dziś dzień, ale już nie tak jak na samym początku. Pamiętam, jak kiedyś moja żona weszła do sypialni, gdzie uciąłem sobie drzemkę. Weszła i powiedziała: Brian. A ja się przebudziłem, rzucając z nią poduszkami i mówiąc: Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. I zajęło mi chwilę, zanim się połapałem, że już tam nie jestem. Widzisz, w przypadku stresu pourazowego takie rzeczy się zdarzają. Mój tata był weteranem II wojny światowej i on też miewał sny o wojnie, więc
Widziałem u niego to samo, byłem świadkiem jego stresu pourazowego po wojnie, więc ja to rozumiem. A niektórymi z rzeczy, które mnie płoszyły, to widzenie, dźwięk, zapach, one wyzwalały u mnie te wspomnienia. Więc tak to potem u mnie wyglądało. Brian, myślę, że tak naprawdę to świadczy o prawdziwości tego, przez co przeszedłeś i jest to jedna z rzeczy, które mnie uderzyły. Rozmawiając z tobą i poznając twoją historię i czytając twoją książkę, to czułem, że to jest to, że to jest prawda, to jest prawdziwe, ponieważ ma w sobie ten element, ale nie wywyższania się, tylko naprawdę świadczy o rzeczywistości odosobnienia od Boga. Powiedziałeś, że to była rozłąka z Bogiem, której tutaj na tym świecie nigdy nie doświadczymy, tej całkowitej nieobecności Boga. A kolejną rzeczą w twoim świadectwie, która zrobiła na mnie wrażenie, jest to oszustwo. Ponieważ kiedy początkowo zobaczyłeś ten dom i kilka bardzo czarujących postaci, osób, które wydawały się zachęcać cię do tego, co one same nazywały rajem, więc kiedy po raz pierwszy dotarłeś do nieznanej krainy, powiedzieli, witaj w raju, gdy tak naprawdę mówili, witaj w piekle. A potem nastąpiło to odkrycie ich prawdziwej natury, które prawie że wydawało się być metamorfozą, począwszy od tej deklaracji, którą oznajmili w tym domu, który nie wiem jak wyglądał, do momentu, kiedy zobaczyłeś to obnażenie tej piekielnej brzydoty i że tak naprawdę to cię okłamywali. Tak, a co we mnie uderzyło, to że wtedy nic jeszcze nie wiedziałem o doświadczeniach z pogranicza śmierci, a nawet o nich nie słyszałem, a to przydarzyło mi się latem 1980 i nigdy nie słyszałem o doświadczeniach po śmierci, a nawet gdyby ktoś mi o tym powiedział, to bym nie uwierzył. Więc co we mnie uderzyło, to te ciągłe oszustwo, które ma tam miejsce, kiedy ci ludzie przybywają do piekła. Jeśli już tam są jakiś czas, to wiedzą, gdzie trafili, ale na początku myślą, że trafili do raju. Więc zastanawiałem się, dlaczego, Panie, mi to pokazujesz? Nie rozumiałem tego. Ale teraz już wiem, że chodzi o te wszystkie doświadczenia, które ludzie tam mają, a potem opowiadają o tym w talk show i mówią, że widzieli życie pozagrobowe, widzieli te cudowne miejsce, ten wspaniały raj lub jakkolwiek to wygląda w ich umyśle. A to mogło być zupełnie coś innego i że to jest takie cudowne, wystarczy tylko pójść do światła i że spotkali tam wszystkich swoich zmarłych krewnych, a kiedy zaczynają opisywać to miejsce, to myślę sobie, to jest piekło, zostałeś oszukany. Próbowałem to wytłumaczyć niektórym z tych ocalałych ludzi, którzy wrócili, ale oni całkowicie w to uwierzyli, ponieważ stamtąd wrócili, a wielu z nich później wdeptuje w New Age i podążają w tym kierunku. Wchodzą w uniwersalizm i bardzo trudno jest wtedy do nich dotrzeć, mówiąc, tak, rozumiem, ale rozumiem ich tok myślenia, ponieważ to tak bardzo przeładowuje twoje zmysły. Zostają zreanimowani i wracają stamtąd po troszeczkę za wcześnie, zanim jeszcze się połapią, gdzie tak naprawdę byli. A z jakiegokolwiek powodu Pan pozwolił mi pójść o krok dalej, tylko po to, aby donieść o tym fakcie, a ja nie miałem pojęcia, że dopiero później, po długich latach, tyle lat później, to poświadczyłoby o tym, jak bardzo trzeba być ostrożnym w stosunku do doświadczeń po śmierci, w których mówią, że wszystko tam jest lepsze i różowe, że kiedy umrzesz, to wszystko będzie wspaniale, po prostu idź do światła, to jest cudowne, ale jeśli to brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, to pewnie tak jest. I takie są fakty i nie ma innego sposobu, aby to ująć. Cóż, Brian, odkryliśmy, że istnieje różnica pomiędzy tymi, którzy wiedzą, że Jezus jest ich Panem i Zbawicielem, ponieważ oni doświadczają Boga, Boga miłości i dzięki temu mogą uzyskać wstęp do nieba. Natomiast ty wszedłeś w swoje doświadczenie pozagrobowe, kiedy jeszcze byłeś ateistą, a do tego wojowniczym ateistą. Nie byłeś tylko zwykłym ateistą, ale byłeś zagorzałym ateistą. Więc nie znałeś Boga, a On ci powiedział, jak sam powiedziałeś, że gdyby wpuścił cię do nieba, to przyniósłbyś ze sobą całą tę brzydotę, a to skorumpowałoby niebo.
Spotkałeś tam też kogoś, kto naprawdę wprawił naszą publiczność w zdumienie, ponieważ jest on uosobieniem zła. Chodzi o Adolfa Hitlera. Adolf Hitler to był ktoś, jak sam to ująłeś, bardzo zwodniczy. Najwyraźniej miał pewien urok, ponieważ pociągnął za sobą cały naród w kierunku swojej dyktatury. Jeśli mógłbyś nam to trochę dokładniej wyjaśnić, ponieważ gdy myślimy o Adolfie Hitlerze, to zastanawiamy się, jak ludzie mogli zostać oszukani przez tego człowieka, który był tak zły, tak ewidentnie zły. Jak oni mogli dać się aż tak oszukać i za nim podążyć, ale wszystko, czego doświadczyłeś w piekle, polegało na oszustwie, czyż nie tak? Dokładnie tak. Jak Adolf Hitler tego dokonał? Cóż, Joanna Michelsen, która napisała w książce Piękna strona zła, że zło zawsze objawia się jako piękne i ponętne, tak samo jak wąż powiedział Adamowi i Ewie, na pewno nie umrzesz. A słowa na pewno nie umrzesz są hebrajskimi stanowczymi, podobnie jak gdy słowo śmierć jest użyte dwa razy. Ale jeśli się temu dobrze przyjrzeć, to są dwie śmierci. A pod koniec Księgi Apokalipsy jest właśnie mowa o drugiej śmierci. Więc w tym kłamstwie była połowa prawdy, co brzmiało bardzo zachęcająco. Na pewno nie umrzesz. Drugi raz. Na pewno nie. Będziesz jak Bóg. Będziesz swoim własnym małym Bogiem, będziesz mógł manipulować Bogiem, będziesz mógł wymęczyć od Boga to, czego pragniesz, więc używał czegoś w tym rodzaju, aby skusić tych ludzi, naszych ziemskich rodziców, naszych pra. Rozumiesz, Adama i Ewę. I to po prostu był bardzo ponętny i uwodzicielski sposób, więc jeśli chodzi o despotów takich jak Hitler, to wewnętrznie są oni bardzo słabymi ludźmi i diabeł może w nich wejść z łatwością i używać w taki sposób, jak mu się podoba. Posyła swoje demony, oczarowuje ich, przygotowuje ich i wzmacnia ich. Więc taki ktoś będzie używał tej samej mowy smoka, jak ja to nazywam, aby uwieść cały naród i zwykle użyje tego w połączeniu ze strachem. A w tym przypadku to był strach przed niektórymi klasami ludzi. Jeśli należałeś do danej klasy osób, to nie zasługiwałeś na to, aby jeść, aby oddychać, aby żyć, aby kupować lub sprzedawać, ponieważ nie jesteś z wybranej rasy lub wybrańcem. I jest to swego rodzaju fenomen psychologiczny, że ludzie lgną w kierunku autorytaryzmu, nawet sobie z tego nie zdając sprawy, bo to wszystko odbywa się pod przykrywką pokoju i bezpieczeństwa. Robimy to dla twojego bezpieczeństwa. Robimy to dla wszystkich. To jest dla grupy. I tak on to zrobił. Zwabił ludzi w ten sposób, a został do tego zainspirowany przez demony. I tak jak wszyscy autorytarni, sklasyfikowałbym go jako prawdziwego psychopatę z tendencjami narcystycznymi. To jest moja profesjonalna opinia, więc chciał być kimś wielkim i dążył do tego. Eksplorował i był zaangażowany w okultyzm. Bardzo, bardzo głęboki, mroczny okultyzm. I praktykował wszystko, o czym tylko się dowiedział. Czy to było stowarzyszenie Vril, stowarzyszenie Thuli i cała rzesza tych innych nordyckich rasowych stowarzyszeń i nordyckich religii, w które się wplątał. A dotyczyły one zdobywania władzy na ziemi. Siły umysłu i woli, i właśnie tego użył, aby uwieść miliony ludzi, a wielu z nich to byli normalni, przeciętni ludzie, którzy skończyli na robieniu tych złych rzeczy, ponieważ podporządkowali się autorytarystom, ponieważ inaczej to oni nie mogliby kupować, sprzedawać ani jeść, co sprawia, że Księga Apokalipsy, rozdział 13, nabiera większego znaczenia. Na temat Antychrysta, że jeśli nie otrzymasz znamienia bestii, to nie będziesz mógł kupować, sprzedawać ani jeść, więc to wszystko tam jest. A także to, co mówił Jezus. Mówią pokój i bezpieczeństwo, a nadchodzi nagłe zniszczenie. Kiedy słyszysz, robimy to dla twojego bezpieczeństwa. Chcemy rozdzielić ludzi, aby cię chronić. Umieścimy ich w obozach. To lepiej uważaj. Tak, to jest... jasna wskazówka. Tak czy inaczej, to wykracza poza czas. Tak, to samo mówił Jezus.
Jezus mówił o piekle jako o wiecznym ogniu i Ty również wspomniałeś o ogniu i upale w piekle. A dla tych, którzy to oglądają, by myśleć, że Bóg chce, aby ktokolwiek trafił do piekła, byłoby fałszem. On tego nie chce, jednakże wyjaśnia fakt, że piekło istnieje, jak to potwierdziłeś. Mówi o tym w 25 rozdziale Księgi Świętego Mateusza, werset 41. Mówi o wiecznej karze. Jezus odniósł się do wiecznej kary w piekle. Ale co ciekawe, Brian, to, że to samo słowo wieczne jest zarówno użyte do opisania życia wiecznego sprawiedliwych, jak i wiecznej kary piekła dla niesprawiedliwych. Według Jezusa, piekło będzie wieczne, ale niebo także będzie wieczne. I była opowieść w Biblii, w której Jezus odniósł się do człowieka, który był w piekle, a który prosił Jezusa, aby dał mu kroplę wody, trochę wody. Ale poprosił też Jezusa, aby zaniósł wieść o Jezusie jako o prawdzie i drodze dla ocalałych, którzy oczywiście wciąż jeszcze wtedy żyli. A Jezus powiedział, że skoro nie uwierzyli prorokom, to i Jemu by nie uwierzyli. Więc opowiedz nam trochę o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o ten wieczny ogień, jak i o wieczność, której doświadczyłeś zarówno w piekle, jak i w niebie. Okej, dam z siebie wszystko. Tak, wiem, to jest duże i rozwlekłe pytanie. Tak, po pierwsze, to w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza jest napisane, że piekło zostało przygotowane dla diabła i jego sług, jego aniołów i jego upadłych czuwających. A to, do czego odnosi się Jezus, jest obecnym piekłem, co oznacza, że jest obecne piekło, które ja widziałem, a które w księdze Ezekiela i w wielu innych miejscach w Biblii jest opisane jako bezdenny dół. A księga Hioba, rozdział 26 lub 25, ale nie pamiętam który, mówi nam, że w Abaddon nie ma osłony, a ludzie tam się męczą i cierpią. W Ezechielu jest mowa o ludziach, którzy tam się znajdują, a umarli w starożytności. I to trwa i trwa i trwa. Odkąd ludzkość upadła, to zamieszkuje to, co ja nazywam obecnym piekłem, co jest opisane w 24 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o wielkich królach ziemi, którzy zostali wrzuceni do otchłani lub lochu i umieszczeni w celach. Dosłownie to mówi. Jeśli się nie mylę, to jest werset 24 lub gdzieś w tym rejonie. Więc to jest obecne piekło. A potem będzie następne piekło, które jest jeziorem ognia, a które ja widziałem z daleka, gdy wychodziłem z tej otchłani. I to jest przyszłe piekło. Jest napisane w księdze Apokalipsy, że śmierć i otchłań zostaną wrzucone do jeziora ognia. Wszyscy w otchłani zostaną wrzuceni do jeziora ognia. I to właśnie ludzie powinni rozumieć jako piekielne płomienie. Ale czy obecne piekło ma płomienie? Tak, ma. To jest bardzo gorące miejsce, a płomienie są na jego niższych poziomach. A niektóre z cel płonęły wewnątrz. Niektóre cele stały w płomieniach, tak jak to widziałem tam, gdzie byli ci naziści i inni bardzo podli i niegodziwi ludzie. Więc w piekle są płomienie i to jest bardzo gorące miejsce, bardzo podobne do jaskini, podziemne, bardzo gorące. Bill Weiss powiedziałby, że jest tak gorąco, że masz wrażenie, że gałki oczne wytopią ci się z oczodołów, a język ci się przyklei do podniebienia. Jest tak gorąco, że nie ma mowy, aby człowiek w swoim ziemskim ciele mógł przebywać w tym miejscu. To jest upał duchowy. Także nie da się nawet opisać tego, jak gorąco było. I widziałem rozżarzone kamienie i trochę płomieni tu i tam. Było słychać ogień. I czujesz zapach tego miejsca, śmierdzi okropnie. Wiesz, jak płonąca siarka, jak zgniłe jaja zmieszane z różami i olejem lnianym. Brzmi to trochę dziwnie, ale tak to mi śmierdziało. To po prostu śmierdziało jak coś rozkładającego się i jak śmierć. I to właśnie jest obecne piekło.
A wszystko to zostanie wrzucone do jeziora ognia, co trochę dezorientuje ludzi. I piekło jest wieczne, a ludzie zawsze starają się je ochłodzić. Próbują je złagodzić i sprawić, aby brzmiało, jakby nie było wieczne, że zostaniesz spalony na wiór i przestaniesz istnieć. A z czego nie zdają sobie sprawy, to że kiedy stoisz przed Panem i naprawdę Go widzisz, to wszystko wtedy rozumiesz. I odnalazłem to wszystko też w Biblii, niczego nie zmyślam. Księga Koheleta, rozdział 3, werset 11, mówi, że umieścił wieczność w ludzkich sercach. Drugi Samuel, rozdział 7, albo, nie pamiętam teraz, ale 7:14 lub 14:14, nie pamiętam, ale wiem, że to jest 14 werset, w którym mądra kobieta dawała królowi Dawidowi wskazówki o Absalomie i mówi, że wszyscy z pewnością umrzemy, że nasze śmiertelne ciało umrze, ale Bóg nie odbiera życia, ale zapewnia sposób na powrót dla swoich wygnanych. A to jest kolejną wskazówką, że piekło jest wieczne, ponieważ Bóg nie odbiera życia. Jezus powiedział, że Bóg jest Bogiem żywych. On nie jest Bogiem umarłych, nie jest Bogiem nieistniejących. Dla Boga posłanie kogoś w niebyt byłoby sprzeczne z Jego naturą, a gdyby tak się stało, to diabeł wygrał. Ponieważ Bóg by zaprzeczył sam sobie, a Bóg nie może zaprzeczyć tego, kim jest, i tego się dowiadujesz. Dowiadujesz się tego, kiedy przed Nim stoisz, dowiadujesz się tego, kiedy widzisz Pana. I to mi zostało wbite i z tym właśnie wróciłem. A On nigdy się nie zaprze sam siebie. I Biblia o tym mówi w drugiej księdze Tymoteusza, drugi rozdział, 13 werset, że Pan nie może się zaprzeć samego siebie. Nie może. On jest Bogiem prawdy i dał Ci życie. Zapewnił drogę powrotną przez Jezusa Chrystusa, a ludziom się to nie podoba. Nie chcą wrócić z powrotem przez Jezusa Chrystusa. Oni po prostu chcą tam wmaszerować tak, jak stoją, ponieważ na to zasługują. Współczuję im, ponieważ ja też przedtem myślałem w taki sam sposób, jak ofiara, i że niesprawiedliwe jest karanie takich jak ja. Spójrz, jaki dobry jestem. Wiesz, okradałem tych ludzi tylko dlatego, że na to zasługiwali. Wdawałem się w tę bójkę, bo na to zasłużyli. Ja tylko to robiłem i sprzedawałem narkotyki i inne rzeczy, a ludzie je kupowali, ponieważ zasługiwali na to, żeby się naćpać, a ja im po prostu pomagałem. Nie rozumiałem, że zrujnowałem przez to wiele istnień ludzkich, więc bez względu na to, jak dobry myślisz, że jesteś, to nadchodzą konsekwencje. A Pan robi wszystko, co w Jego mocy, aby zapukać do czyichś drzwi. I jest napisane w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Całe niebo i ziemia krzyczą, że jest Stwórca, a jeśli jest Stwórca, to i jest rozliczenie. I uprościł to, przekazał to przesłanie starożytnemu Izraelowi i dał je Kościołowi, że prawdziwe zbawienie jest tylko w samym Bogu i że w Kościele zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. A w starożytności, i nie pamiętam całej terminologii technicznej, kategoriach teologicznych, ale starożytny Izrael, oni mieli ujawnić naturę i charakter lub imię Boga, ale zamiast tego je ukryli, co oznacza, że mieli ujawnić, kim jest Pan, żeby ludzie przychodzili i przyłączali się do Pana. A oni ciągle wikłali się w przyziemne sprawy i w tym zawodzili, a potem dawno temu Pan powiedział, że zamierza wprowadzić gojów do Bożego Królestwa, tworząc z tych dwóch cały nowy naród. I zrobił to przez Kościół, aby zarówno Żydzi, jak i goje oraz cała reszta świata mogli poznać Jezusa, zbawienie przez samego Jezusa Chrystusa, aby się z Nim pojednać. Więc Bóg zrobił wszystko, co w Jego mocy, aby ludzie do Niego wrócili. Dał nam wolną, moralną wolę. I tak jak powiedziałem w poprzednim segmencie o piekle, niektórzy ludzie nie wierzą, że mają wolną, moralną wolę, albo że jest to jakoś ograniczone, ale nie, On dał Ci wolną wolę, ponieważ jest wszechpotężnie zdolny do działania poprzez ludzi z wolną wolą. A gdyby On nie był do tego zdolny, gdyby ludzie mieli ograniczoną wolną wolę lub gdyby On był niewolnikiem Twojej wolnej woli lub jeśli nie pozwoliłby na wolną wolę, a wszystko byłoby z góry ustalone, to wtedy On nie jest wszechpotężny i nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Ponieważ praca poprzez ludzi z wolną wolą na zasadzie dobrowolności jest potężniejsza niż ślepe pociąganie za wszystkie sznurki. Nie mówię, że Bóg nie może pociągać za sznurki, ponieważ może użyć jednego narodu, aby ukarać inny, tak po prostu. Ale to jest inny scenariusz. Ogólnie jednak rzecz biorąc, używa moralnie wolnych istot.
Nazywam to doprawianiem ludzkiej chemii, aby skłonić ludzi do pewnych działań. To jest interesujące, jak Bóg działa w tej dziedzinie, ale nie mogę się teraz w to zagłębić, bo będę prawił przez całą noc. Cóż, to jest interesujące. Przejdziemy teraz do tego, jak byłeś w niebie, a przy okazji, jeśli właśnie to oglądasz, to pod koniec tego poczujesz się znacznie lepiej niż na początku. Poczujesz się zmotywowany. To, co Brian opowiedział na początku, jest bardzo ważnym przesłaniem, ale dopiero pod koniec tego zobaczysz cały jakby tego obraz, jak Bóg odkupił i dał nadzieję i inspirację Brianowi, aby złagodzić niektóre ze skutków jego doświadczenia. Ale przejdziemy do tego zaraz po moim pytaniu. Bo to, co we mnie uderzyło, to, że każda z tych osób, z którymi wchodziłeś w interakcję lub widziałeś, jak prześladowali innych, grzechy, które popełnili we własnym życiu, wracały, by ich prześladować. A w moim doświadczeniu w niebie było tak, że widziałem swoje niepowodzenia, ale nie mogłem ich sobie przypomnieć i modliłem się do Pana i powiedziałem, dlaczego tak żywo pamiętam szczegóły nieba, ale nie moje niepowodzenia. A on powiedział, ponieważ je usunąłem, tak daleko jak odległy jest wschód od zachodu. Ale to, co ty powiedziałeś o piekle, to, że ci, którzy tam trafili, byli nieustannie dręczeni, tak jak Hitler, przez tych, których unicestwił podczas Holokaustu, byli dręczeni przez ofiary swoich prześladowań. To jest uderzające przeciwieństwo. Czy każda osoba, która poszła do piekła, była nieustannie dręczona? W ten sam sposób, tak jak oni to robili innym? Absolutnie tak. I w praktyce to, co zasiejesz, to zbierzesz. Tego uczy Biblia i tak właśnie tam było. A niektórzy z nich ponownie przeżywali to, co robili, ale jako ofiary. I wiesz, czasami myślimy, że i wszyscy jesteśmy tego winni. Rozumiesz, ktoś nam zajechał drogę, a my zaczynamy go przeklinać, bo zajechał nam drogę lub coś w tym stylu i naprawdę się na niego wściekamy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, co właśnie zrobiliśmy, bo to brzmi niewinnie. A używam takiego przykładu, bo to ilustruje nasz wewnętrzny gniew. A w piekle doświadczałbyś tego jako niewinna osoba, na którą krzyczano. Tak po prostu. I czułbyś ten sam ból i smutek, który to spowodowało. Powiedzmy, że powiedziałeś komuś, że są bezwartościowi w tym życiu, że jego dzieci nigdy niczego nie osiągną, że po prostu jest nieudacznikiem, a to boli tę osobę. Więc taka osoba w piekle będzie przeżywała te uczucia. Oni doświadczą tam prawie wszystkiego, co wyrządzili innym, bez względu na to, jak małe lub duże to było. Więc ich prawdziwe ja zostaje tam ujawnione. I dlatego zawsze mówię ludziom, że nie jesteśmy tak mili, jak myślimy. Mam na myśli, że możemy myśleć o sobie, że jesteśmy bardzo mili i słodcy, ale tak naprawdę to głęboko w środku, tam gdzie nikt tego nie widzi, jak rozumujesz i usprawiedliwiasz i osądzasz ludzi w swoim umyśle i tak dalej, to nie jest zbyt miłe. Zwróć tylko przez chwilę uwagę na politykę, Randy, na konkretną partię polityczną. No i sam widzisz, twoja reakcja mówi sama za siebie. Tak, okej, ale nie brnijmy już w to dalej, ponieważ chcemy jednak pozostać na wizji. Chciałbym teraz, Brian, abyś wyjaśnił nam, jeśli możesz, jak Bóg wziął to dosłowne piekielne doświadczenie i cię z niego pocieszył, więc wróciłeś do życia. Twoje serce ponownie zaczęło bić. W którym momencie przeniosłeś się z piekła i obudziłeś z powrotem na tym świecie? A potem, jakbyś mógł, opowiedz nam tę wizję nieba, którą Bóg ci dał. Postaram się streścić tak bardzo, jak tylko się da, bo to mogłoby zająć dużo czasu. Więc po tym, jak wróciłem,
Kiedy Pan mnie wyratował z piekła i zakończyło się moje piekielne doświadczenie, to ponownie postawiłem swoje stopy na tej skale. Przemówił i we mnie dmuchnął, a ja poleciałem do tyłu. Podróżowałem wstecz przez tę samą pustkę. Wróciłem i wleciałem w swoje ciało. Zupełnie jak kołyszący się tam i z powrotem liść wylądowałem wprost na swoich stopach. Nie mogłem oddychać, a następne co pamiętam to jak mój sąsiad wiózł mnie do szpitala, w którym doszedłem do zdrowia. A cała reszta to już historia. To miało na mnie ogromny wpływ. Tak więc to doświadczenie w niebie miało miejsce jakieś 2 lub 2,5 roku po doświadczeniu w piekle. To było prawdopodobnie w 1982 lub 83, gdzieś w tych latach. A ponieważ miałem zespół stresu pourazowego, to nie wiedziałem, co się dzieje, a nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak stres pourazowy w ogóle istnieje. I nie chciałem nikomu o tym powiedzieć, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zamknęliby mnie w psychiatryku, gdybym powiedział, że widziałem piekło. Mówiliby, tak, tak, pewnie, że widziałeś, i szeptaliby między sobą, ale wzrok, dźwięki i zapachy wywoływały u mnie te wspomnienia. Nie mogłem nawet iść do centrum handlowego i nie znosiłem tłumów, bo jak tylko widziałem tłum ludzi, to zaczynałem się pocić i trząść. Pamiętam, jak patrzyłem w jedno z tych dużych okien wystawowych, a ktoś akurat ubierał manekina, a ja tak tam stałem i dosłownie zaczynałem wracać do piekła. To było dziwne. Więc nawet po czymś takim nie chciałem przebywać wśród ludzi, ale Pan miał inne sposoby i coś innego w planie, ponieważ nigdy nie pozwalał mi być samemu. Więc poszedłem do kościoła. A jak tylko zacząłem się modlić, nigdy więcej nie chcę wrócić do tego okropnego miejsca, Panie. Nigdy więcej nie chcę tam wrócić. A to skłoniło mnie do jeszcze żarliwszej posługi Bogu. I zanurzyłem się w wielu kościelnych zajęciach. Wyszedłem nawet głosić słowo na ulicę, co zakończyło się lokalnym odrodzeniem wiary wśród młodzieży w mieście, w którym wtedy mieszkałem. A potem otwarłem swój dom, w którym mieszkałem razem z tym innym facetem, to znaczy wynajmowałem mu pokój, on był chrześcijaninem. Tak więc otwarliśmy nasz dom, to dwupoziomowe mieszkanie na 24-godzinną posługę dla dzieci z ulicy. Więc należałem do kościoła, kiedy to robiłem. Byłem też w zespole pochwalnym, obsługiwałem mikser dźwiękowy i zostałem głównym orędownikiem, ponieważ pastorowi spodobał się sposób, w jaki się modliłem. A ja mu powiedziałem, że ja nawet nie wiem, kim orędownik jest. Ale i tak wziąłem tę robotę. Więc byłem głównym orędownikiem i robiliśmy wyzwolenia i tak dalej. A co do świadectwa ulicznego, to po prostu chodziliśmy po ulicach z tym innym facetem i rozmawialiśmy z dzieciakami z ulicy. I opowiadaliśmy im o Jezusie. Pewnego razu podszedł do nas pewien dzieciak ze złamaną ręką i powiedział, jeśli Bóg może wyleczyć moją złamaną rękę, to może uwierzę. Więc położyłem na nim swoje ręce i powiedziałem, Panie, usłysz tego człowieka, proszę Cię o uzdrowienie jego ramienia w imieniu Jezusa. A on pokazał nam palec i odchodząc powiedział, że jego ramię nadal jest złamane, ale następnego wieczoru wrócił bez gipsu. Ponieważ jego gips się poluzował, a jego mama to zauważyła, więc wrócili do szpitala i ponownie go prześwietlili, a jego kość była już zrośnięta i całkowicie zagojona, więc wrócił z wyleczoną ręką, a ja powiedziałem, wow, ale dla mnie to było normalne, naprawdę normalne. I tego typu rzeczy miały wtedy miejsce. I w jednym z kościołów, w który wtedy byłem zaangażowany, takie rzeczy po prostu się działy, a ja myślałem, że to było normalne. Nadal tak myślę, co dla niektórych może być dziwne, ale dla mnie to jest Boża moc. Więc po prostu zanurzyłem się w całej tej pracy, ponieważ nie chciałem wrócić do tego okropnego miejsca i nie chciałem stracić swojego zbawienia. Byłem tym bardzo przerażony i nie mogłem zrobić nic innego niż to, co robiłem, bo tak trauma wpływa na człowieka, że bezustannie zadajesz sobie to pytanie, po co ja wróciłem, co ja tutaj robię? Więc zachorowywałem się w tym kościele na śmierć. I tak w skrócie, to co się wydarzyło, to mieliśmy tę serię spotkań odrodzenia wiary. Myślę, że to było 4 lub 5 nocy. To chyba było od czwartku do niedzieli albo od środy do niedzieli, ale nie pamiętam dokładnie. Pracowałem pomiędzy zespołem pochwalnym a obsługą miksera, więc ostatniej nocy był mój czas, aby obsługiwać mikser dźwięku.
W skrócie byłem odpowiedzialny za nagłośnienie, jego jakość i rozmieszczenie całego sprzętu. I pomyślałem sobie, wiesz co, robimy tutaj od 30 do 40 chrztów w każdej nocy, więc powiedziałem, że niedzielna noc z pewnością, na pewno, Panie, proszę, sprawa, by nikogo dzisiaj wieczorem nie chrzcili. Niech to będzie tylko 5 nocy, bo muszę wrócić do domu z pracy, a potem muszę wstać i iść do pracy. Wiesz, nie chcę robić już tego tutaj w kościele do 3 nad ranem, tak jak dotychczas. Nie chciałem, żeby to tak długo trwało, więc zbierało we mnie to naprawdę złe nastawienie. A potem jednak ochrzciliśmy 30 ludzi i wyszedłem dopiero późną nocą, a wszyscy od nagłośnienia mnie zostawili samego. Byłem w paskudnym nastroju, Randy, mówię ci, byłem w najgorszym nastroju, w jakim kiedykolwiek byłem, więc pojechałem do domu w bardzo bezbożnym nastroju, ponieważ zostawili mnie samego. Wróciłem do domu między 2 a 3 nad ranem, a musiałem wstać około 4:30, aby dojechać do pracy, co zajmowało mi około 40 minut. Mój pies był cały dzień na dworze, a miałem wtedy owczarka niemieckiego. I trzeba było go nakarmić, a ja absolutnie nie byłem w humorze. Więc zastawiłem budzik na ostatnią możliwą godzinę, o której mogłem wstać, ubrać się, uczesać i iść do pracy. Po prostu, kurczę, służenie Bogu. Taki właśnie byłem. Wcale nie myślałem o niebie, a nawet nigdy wcześniej nie słyszałem o doświadczeniach w niebie i byłem w tym bezbożnym nastroju, więc położyłem się do łóżka i to naprawdę się wydarzyło. Wiem, że ludzie będą w to wątpić, ale to nic, nie mam nic przeciwko, jeśli ludzie mi nie uwierzą lub skrytykują, bo mają do tego prawo. Więc mój pokój się rozświetlił, gdy ja leżałem z zamkniętymi oczami na plecach, a mój pies spał w moich nogach. Miałem wtedy podwójne łóżko. Pokój się rozświetlił, poczułem elektryczność i gromki głos powiedział: obudź się, powstań, stań na nogi. Czy to było nagłos? To było nagłos. Usłyszałeś głos? Tak, i mój pies też. Aż podskoczył i rozglądał się dookoła, bo światło bardzo szybko zgasło. Spojrzałem w górę i powiedziałem: idź, bip, sobie. Muszę się wyspać. Otwarłem oczy i zobaczyłem, że mój pies był bardzo szczęśliwy. Nerdała ogonem i rozglądała się dookoła i skomlała. Zupełnie tak, jakby tam ktoś był. A potem powiedziałem: co u licha, to był naprawdę dziwny sen. I ponownie się położyłem. A to znowu się wydarzyło. Po raz drugi: obudź się, powstań, stań na nogi. Słyszalnie i głośno, a światło było olśniewające. A ja znowu powiedziałem to samo: idź sobie, muszę się wyspać, wróć innym razem, jestem zmęczony. Powiedziałeś Duchowi Świętemu albo Bogu, żeby sobie poszedł. Wow, to dopiero zuchwałość. A mój pies był naprawdę bardzo szczęśliwy. Kurczę, to było, po prostu nie mogłem tego zrozumieć. Nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem w naprawdę złym humorze. A potem ponownie to się wydarzyło po raz trzeci. Obudź się, wstań na nogi. Ale tym razem zrzuciłem kołdrę. Włączyłem światło i otwarłem. A mieszkałem wtedy w przyczepie, więc otwarłem tylne drzwi do przyczepy, gdzie była zagroda dla psa. Ogromny teren i dosłownie wykrzyczałem: przegapiłem w niebo wzięcie! Dosłownie to powiedziałem, wykrzyczałem na głos: o nie, przegapiłem w niebo wzięcie! Na szczęście wszyscy o tej porze jeszcze spali, a potem usłyszałem naprawdę spokojny, cichy głos, który był bardzo kojący. Powiedział do mnie: czy pamiętasz, jak wcześniej zmarłeś? A ja powiedziałem: tak, Panie, ponieważ rozpoznałem jego głos. Więc położyłem się z powrotem do łóżka, a mój pies tam siedział. I jakaś obecność głaskała mojego owczarka niemieckiego po głowie, bo jej uszy były przygładzane, a ona była niesamowicie szczęśliwa. Bardziej szczęśliwa niż kiedykolwiek była ze mną. Ale nie żartuję, nie żartuję. Więc położyłem się i powiedziałem: tak, Panie. A potem usłyszałem: chodź, naprawdę delikatne chodź. Następnie już jako duch, tak jakby powiedział święty Paweł, nie porównuję się tutaj z apostołem Pawłem, ale byłem w duchu poza ciałem lub zostałem przemieszczony i pozwolę ludziom to ocenić. Sam myślę, że zostałem przemieszczony, ale niech ludzie to ocenią. Nie spodziewałem się tego i wcale nie byłem w świętym nastroju, ale od razu muszę powiedzieć, że nigdy nie otrzymałem jakiegoś wyjątkowego objawienia ani przesłania, którym mógłbym się podzielić. Nie dostałem też nakazu czy zapłaty w związku z moim doświadczeniem.
Nic z tych rzeczy. To było osobiste doświadczenie. Ponieważ wiele z tego, co doświadczyłem w niebie, miało uzdrowić mnie po tym, co mi się przydarzyło w piekle. I Biblia także mówi o tym, że w niebie są rzeczy, których nie wolno wypowiadać. Wielu ludzi nie rozumie, co to znaczy. Więc spróbuję to wyjaśnić pokrótce, aby pomóc ludziom zrozumieć, dlaczego. Są jednak rzeczy, które Pan pokazał w niebie. Izajaszowi, apostołowi Janowi, prorokom, Ezekielowi i tak dalej, które można wypowiadać i są też rzeczy, których nie można wypowiadać. Więc pomówię o tych, których nie wolno wypowiadać, ale po pierwsze, to nie możesz ich wypowiadać, ponieważ nie ma sposobu, aby je wyartykułować. A kolejnym powodem jest Ezekiel 28, 11 do 19 mówi o osłaniającym cherubie, który chodził wśród ognistych kamieni. Mowa tu o samym Lucyferze. Więc chodził przed Bogiem, był w ogrodzie Eden. Rozumiesz, ten cherubin był w ogrodzie Eden na tym drzewie i skusił Adama i Ewę. A oni dołączyli do buntu spowodowanego pychą. To jest właśnie ta istota. W dniu, kiedy on został stworzony, był doskonały, zanim nieprawość została odkryta w jego sercu. Ona nie była tam umieszczona, została odkryta. Jest jeden bardzo interesujący werset, Ezekiel 28:16, który mówi: rozkwit twego handlu sprawił, że wnętrze twoje napełniło się przemocą i stałeś się grzeszny. Więc czym u licha jest ten handel? Co on przemycał? Co on robił? Sprzedawał złoto i srebro? Nie, on robił zupełnie coś innego. Jaki przemyt napełnił go niesprawiedliwością, złym postępowaniem, wypełnił przemocą i okrucieństwem, aby za wszelką cenę osiągnąć wywyższenie swojego tronu ponad tron Boga? Czym on handlował? Jak pociągnął za sobą 1/3 aniołów do tego buntu? To były tajemnice o charakterze i naturze Boga. I jak tego użyć przeciwko niemu samemu, innymi słowy sprawić, żeby Bóg musiał sprostać swoim własnym standardom, aby udowodnić mu, że nie jest Bogiem, aby diabeł mógł wywyższyć swój tron ponad tron Boga, czyniąc wszystko i wszystkich swoimi sługami. Nie mógł pozbyć się Boga, ponieważ gdyby pozbył się Boga, to całe życie by ustało, więc on chce wywyższyć swój tron ponad tron Boga, aby rządzić. Więc znał różne tajemnice o Panu, i zaczął je sprzedawać. I to są te rzeczy, których nie można wypowiadać. Dlatego święty Paweł powiedział, że pewnych rzeczy nie wolno mówić, ponieważ ludzie użyliby je w zły sposób, tak jak to zrobił diabeł. I tak jak powiedziałem wcześniej, Izajasz, apostoł Jan, Ezechiel, Zachariasz, oni wszyscy zobaczyli fragmenty nieba. Jest dobrze udokumentowane, że pewne rzeczy w niebie wolno zobaczyć, a innych nie można nawet wypowiadać, ponieważ obraca się to wokół cech charakteru Boga, których żadne ludzkie słowa nie mogą wyjaśnić. Więc chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, co by się stało, gdyby taka wiedza została dzisiaj ujawniona. Jak niektóre osoby wykorzystałyby takie tajemnice, aby handlować i sprzedawać tutaj na ziemi. Zwolnienie z podatku, formuły i metody, aby skłonić Boga, żeby zrobił to czy tamto. Właśnie takie coś miałoby miejsce. I jest ta kosmiczna wojna, w której diabeł próbuje zmusić Boga do działania wbrew samemu sobie. Ale mu się to nie uda, on zawsze przegrywa, ponieważ zadziera z Bogiem. A kiedy zobaczysz Pana, to będziesz wiedział, o czym mówię. Jest w nim coś takiego, że nie da się go oszukać. Cóż, jest objawienie, które przekazał oczywiście świętemu Janowi w Księdze Apokalipsy, w Biblii. Tak jak wspomniałeś o doświadczeniu świętego Pawła w trzecim niebie. I niektórzy ludzie pytają, jeśli chodzi o detale w naszych świadectwach, wliczając moje. Pytają o szczegóły w niebie, ale wspomniałeś o charakterze i naturze Boga, które objawiają się poprzez intymność i relację właśnie z Bogiem. Poeci i pisarze próbowali przekazać Pana, używając naszej terminologii, której nie ma odpowiednich słów, w leksykonach żadnego języka świata, ponieważ
to poprzez związek z Bogiem. Jest on nam ujawniony, ale właśnie ten związek, a te dodatki w niebie to inna sprawa, ale oczywiście objawienie się nam Boga w kategoriach tego, co nam mówi i czym otwarcie się z nami dzieli. A jeśli chodzi o to, co pochodzi od Boga, a co nie, Brian, to ja mam takie zdanie na ten temat. Powiedz mi, co o tym sądzisz? Jeśli osoba wyraża wiadomość, przez którą zwraca uwagę na siebie, to to nie jest od Boga. To jest od niej. Ale jeśli ta osoba przyciąga do Boga, osoba bardziej pragnie poznać Boga i zanurzyć się w obecności Boga, ale nie z dala od tego, co wyraża tę osobę, autora lub kogokolwiek innego, to jest z Boga, ponieważ uwaga musi być skupiona na Bogu. A szatan, oczywiście, diabeł zawsze odnosi się, tak jak to opowiedziałeś w piekle, skupia tę uwagę na danej osobie. Powab i pożądanie jest skupione na tej osobie, a nie na Bogu. Dokładnie tak. I to jest ta różnica w przypadku doświadczeń Izajasza, Zachariasza, Ezechiela, apostoła Jana i innych, którzy widzieli niebo. Jeśli stamtąd wrócisz, to już nie chodzi o ciebie. Materializm traci swój urok. Wszystko kręci się wtedy wokół wychwalania Jezusa i kierowaniu ludzi do Jezusa. Ponieważ widziałeś Pana na wysokościach, wywyższonego, i to zmienia coś w tobie, co sprawia, że jesteś niespełniony. Ale tak wiele tam się dzieje, co zmienia cię, że po prostu nie chcesz chwały dla siebie. Nie chcesz się wywyższać. Po prostu chcesz, żeby ludzie zobaczyli Jezusa Chrystusa. I jak dobry jest i wspaniały, chcesz zobaczyć atrybuty i cechy charakteru Pana, które są w Biblii, aby ludzie mogli je zrozumieć. Tak jak to było powiedziane Mojżeszowi, że Pan jest dobry, miłosierny, przebaczający, nadal będzie pociągał winnych do odpowiedzialności, ale jest gotów wybaczyć, ale pociągnie winnych do odpowiedzialności, do trzeciego i czwartego pokolenia. Pan jest naszą skałą, jest naszym zbawieniem. Wszystkie te elementy są cechami Jego charakteru, którymi chcę się podzielić. A te, których nie można wypowiadać, bo po prostu nie ma sposobu, aby je wyrazić, te elementy są tym, czym diabeł handlował. Jak użyć natury Boga tak, żeby musiał sam sobie zaprzeczyć? Tego nie można robić. I nie potrafią nawet wypowiedzieć tych rzeczy, bo nie potrafią ich wyjaśnić. Ale nikt nie mógłby ich ze mnie wyciągnąć, nawet jakby spróbował, bo nie zamierzam tego robić. I dlatego nie wolno wypowiadać tych rzeczy, ponieważ pokusa niektórych ludzi, by wychwalać samego siebie i zrobić z siebie coś naprawdę wielkiego i wspaniałego, jest zbyt wielka, aby mogli sobie z tym poradzić. Nie daliby rady. A kiedy zobaczysz Pana uniesionego na wysokościach, to naprawdę będziesz mógł to zweryfikować. I widzieć Pana i niebo naprawdę wywołuje u osoby pokorę. Także po prostu chcesz wychwalać Jezusa. A ludzie tego nie rozumieją i nazywają radykalnym, ale po prostu chcesz, aby ludzie poznali Chrystusa. Nie chcę, żeby poznali mnie. Chcę, żeby poznali Jezusa. Nie patrz na mnie, spójrz na Jezusa. Tylko tyle mam do powiedzenia. Bo tak się dzieje, gdy zobaczysz niebo i zobaczysz Pana. Jeśli naprawdę Go zobaczysz. Tak, skromny z Ciebie człowiek, Brian. Kiedy się do Ciebie odezwałem i powiedziałem, że obejrzało Cię setki tysięcy osób, to Twoja odpowiedź była: o, a nie wspaniale, czy tego właśnie oczekiwałem, bo Ty tego nie pragnąłeś, Ty chciałeś, aby Bóg został wywyższony. Więc jak myślisz, kto wtedy do Ciebie przemówił w tym pokoju? Był to Bóg czy anioł? Myślę, że to był anioł, ale tak naprawdę to nie wiem. Pan przemawia spokojnym i cichym głosem, a ja usłyszałem spokojny i cichy głos i go rozpoznałem. Więc powiedział: chodź. I znalazłem się w tej samej czarnej pustce. Unosiłem się w tej czarnej pustce w kierunku tego samego światła, ale tym razem, Randy, było zupełnie inaczej. Wracałem do domu, zacząłem płakać, ponieważ to właśnie dał nam Jezus. Wracałem do domu. I to jest mój dom. I to jest mój Zbawiciel. I wracałem do domu, a uczucie, które mi towarzyszyło, było bardzo intensywne. Wracam do domu i nie.
To nie było tak jak poprzednio, kiedy Boża miłość odsłaniała moje niegodziwe serce. I to, jak wykorzystywałem i używałem Jego miłość dla własnego zysku, Jego cierpliwość, Jego uprzejmość i Jego dobroć. Korzystałem z tego. Nie, tym razem wracałem do domu, należę do Niego. Jestem akceptowany, kochany i jestem w Nim bezpieczny. Jak długo żyję, to nigdy nie zapomnę tego doświadczenia. Po prostu wracałem i wracałem i wracałem do domu. I to było najwspanialsze przeżycie. Tak sobie tam płynąłem, relaksując się i słuchając śpiewu niebiańskiego chóru. Tym razem jednak było zupełnie inaczej. Było pięknie, było niesamowicie. Ludzie zawsze pytają, i co było dalej? Więc ponownie zobaczyłem Jezusa stojącego na tej samej skale zawieszonej w przestrzeni. A kiedy zbliżałem się do tej skały, to w tle ujrzałem to ogromne niebiańskie miasto, wyłaniające się jak spoza zasłony. Widziałem te wielkie, ogromne mury, które wyglądały praktycznie dokładnie tak, jak opisuje je Biblia, a które widział Ezechiel. To było wspaniałe. Ale ponownie zwróciłem uwagę na stojącego przede mną Jezusa i znowu upadłem na ziemię, ale tym razem było zupełnie inaczej. Wstałem, ponownie ktoś mnie podniósł i jedyne, z czym mogę to porównać, to, że stałem przy wrotach i przeszukałem trochę ten temat. To była brama jak do zagrody owiec, brama dla owiec, gdzie położyłby się pasterz i spał przed tą bramą. W 10 rozdziale Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział im: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę. I ten fragment pisma wtedy mi się przypomniał. Dotarło wtedy do mnie, że oto Jezus stoi przy tej owczej bramie i mnie wita. Nie miał założonego kaptura. Widziałem jego twarz i wyglądał bardzo żydowsko, ale potem jego twarz się zmieniała. A ludzie często pytają, jak wygląda Jezus? A ja zawsze mówię, nie mogę ci tego powiedzieć, bo on ciągle się zmieniał. Wyglądał jak Pan Chwały w jednej minucie, a w drugiej wyglądał, jakbyś wziął odcisk z całunu w Turynie i nałożył na niego ten obraz Jezusa, który namalowała Akian Kramarik jako mała dziewczynka. Zobaczyłbyś wtedy bardzo podobną twarz do jednej z tych, które widziałem, gdy mówił. A ludzie mówią, chwila, to nie ma sensu. Ale 16 rozdział Ewangelii świętego Marka, werset 12, mówi: potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. I wiele razy nawet apostołowie go nie poznali, kiedy im się ukazał. Nie rozpoznali go w domu, nad Morzem Galilejskim, kiedy pojawił się w 21 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. I jedyne, co mogę powiedzieć, to coś, jak powiedział Zachariasz, że widziałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego i nie potrafię tego wyjaśnić. W jednej chwili był wspaniały i miał siwe włosy, jak napisano w Księdze Apokalipsy, bardzo żydowsko wyglądający facet. To była tak wielka miłość i współczucie. I to było prawie jak... I po dziś dzień nie mogę zrozumieć, jak ktokolwiek mógł go ukrzyżować lub chcieć jego śmierci. To prawie tak, jakby było w nim całe Boże współczucie. Była w nim tak wielka miłość i współczucie, że... Jak oni mogli go ukrzyżować? Nie mieści mi się to w głowie, od kiedy go poznałem. Czy w twoim przypadku miałeś podobne odczucia, Randy? O, tak. Myślę, że to odzwierciedla to, o czym mówiłeś w piekle. Można być tak obłąkanym, że twoja świadomość i zdolność odróżniania dobra od zła są upośledzone. Oni interpretują dobro jako zło, a zło jako dobro. Mam na myśli, że tutaj masz doskonałą dobroć, doskonałą miłość w Jezusie, a mimo to interpretują to jako zło. I to jest coś w rodzaju tego, co zobaczyłeś w piekle, czyż nie tak? Wypaczenie prawdy. Więc kiedy zobaczyłem Pana tam na górze i powitał mnie z tym wielkim uśmiechem w oczach, to po prostu miękniesz i jesteś w domu. I tylko o tym mogłem myśleć, że jestem w domu. Cóż za kontrast pomiędzy twoim początkowym doświadczeniem po śmierci, kiedy zobaczyłeś Pana, widziałeś Jezusa, ale On wtedy powiedział ci, że nie możesz wejść do nieba. A teraz znasz Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
To doświadczenie jest zupełnym przeciwieństwem. Wydaje się, jakby otwierał ramiona i mówił: teraz, wejdź, mój ukochany. I dostałeś te prawo wstępu, którego wcześniej nie otrzymałeś. I nagle nie postrzegasz już Jezusa jako jednego z sędziów, a raczej jako tego, który kocha cię całkowicie tą idealną miłością. Czy to by się zgadzało? Tak, to by się zgadzało. Bardzo zgadzało. Ale poczekaj, aż dojdziemy do nieba, to dopiero było coś. Więc wszedłem przez tę owczą bramę, a tam był ten wielki mur, piękny, wyłożony klejnotami mur. I przemówił do mnie i powiedział, a tam mówi się głównie w myślach, powiedział, że widziałem piekło, więc musisz zobaczyć niebo. Muszę cię uspokoić po tym, co widziałeś w piekle. To jest dla ciebie, Brian, uleczę cię z tego, co widziałeś. To jest okropne miejsce. On wie. Bóg wie wszystko. On to rozumie. Więc zaczęliśmy iść za tą bramą wzdłuż tego muru. Jest tam coś w rodzaju wijącej się ścieżki prowadzącej do tego, co ja nazywam perłową bramą, ale za chwilę to wyjaśnię. Więc patrzyłem na ten mur i podziwiałem, jaki był piękny. I co zawsze mnie zastanawiało, to dlaczego w Biblii, w Księdze Ezechiela, a także innych miejscach jest napisane, że niebo ma mur? Bo to wydaje się nie mieć sensu, ale to ma sens, ponieważ ten mur jest dla naszej ochrony, ponieważ nasza śmiertelna forma nie jest w stanie wytrzymać pełnego majestatu Pana, który jest odsłonięty w niebie. I to jest przedstawione w historii, kiedy Mojżesz chciał zobaczyć pełen majestat Pana w całej jego postaci i chwale, a Bóg powiedział: nie, nie możesz. Przejdę obok. Ukrył Mojżesza w skalnej rozpadlinie i przeszedł obok. I ogłosił swoje imię na podstawie swoich cech charakteru. Ujawnił określone cechy charakteru, które starożytni Hebrajczycy mieli przekazać światu o tym, kim jest Bóg. Że Bóg nie jest tą osobą, która wszystko odpuszcza, że ma swoją miłość, ale jego miłość ma granice i tak dalej. Jest wiele rzeczy związanych z murem, których się z tego dowiedziałem. Więc podeszliśmy do tej wielkiej, perłowo-białej bramy. Była przepięknie biała i miała dookoła ten żywy, wirujący, niebieski kolor. I wychodziły z niej anielskie istoty, aby wykonywać różne zadania. List do Hebrajczyków 1,14 mówi: czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Więc do takich zadań są wysyłane te anielskie istoty i można o tym przeczytać w całej Biblii. Pierwsza Księga Królów, rozdział 22, mówi o śmierci Achaba i pokazuje, jak Pan angażuje swoje stworzenie, swoje anioły, aby wykonywały jego wolę. I deleguje władzę, aby ją wykonać. To jest najlepszy plan. On ma plan i chce, aby to zostało zrobione. Więc jaki jest najlepszy sposób, aby to zrobić? Zaangażować swoje stworzenie. To naprawdę kołuje umysły wielu teologów, pewnej klasy teologów. Ale Bóg angażuje swoje stworzenie, a kiedy zobaczysz Pana, to zrozumiesz dlaczego. Dlatego, że jest w stanie to zrobić. Widziałem niektóre z tych zadań w toku. Był pastor lub kaznodzieja, który nie potrafił przekazać Słowa Bożego, przez co jego parafia się rozpadała. A Bóg w ostatniej chwili wysyłał anioła, aby zaniósł natchnione przesłanie temu pastorowi. W ostatniej minucie, w ostatniej sekundzie, aby był w stanie głosić słowo w tym kościele. Więc tego typu rzeczy widziałem. Widziałem też inne zadanie, jak anioł powstrzymywał kogoś od zbyt szybkiej jazdy i go zatrzymał. I doprowadził do szału podczas jazdy, aby uratować jego życie przed poważnym wypadkiem w dalszej drodze. Tego typu rzeczy widziałem i były mi objawione, a ja myślałem, że tam po prostu odpoczywam, że się odprężam, oglądając te rzeczy. Oglądanie tego było interesujące i zawsze staram się ostrzegać ludzi, żeby nie dostawali świra na punkcie aniołów, bo prawdziwy anioł pański nigdy by nie pozwolił, aby go czczono. One też nie kręcą się w pobliżu bez końca. Wykonują zadanie i wracają. Widziałem to i to było dla mnie bardzo jasne. A nawet nie wiedziałem, dlaczego mi to pokazano. Dopiero długie lata później to nabrało sensu. Bóg ma zadania dla aniołów, a one je wykonują i odchodzą. Tak naprawdę to nie kręcą się w pobliżu. Więc jeśli jakiś kręci się w pobliżu ciebie, to lepiej dowiedz się, czy pochodzi od Boga. Tylko tyle mogę powiedzieć. Upomnij go w imieniu Jezusa.
Zobaczysz, co się stanie. Tylko tyle mogę doradzić. Widziałem ich zadania, a potem weszliśmy przez tę perłową bramę. I muszę ci o tym powiedzieć. Tam było to ogromne, długie i proste przejście skąpane w najczystszym białym świetle, jakie kiedykolwiek mógłbym sobie wyobrazić. Nasze ludzkie oczy nie są w stanie ujrzeć tych kolorów. Naprawdę nie mogą. Nie widzisz ich. A kiedy mówię o jasnym i białym świetle, to tam jesteś do tego przyzwyczajony, ale to było najczystsze światło, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu, które z tego emanowało. A potem zauważyłem, że gdy patrzę wstecz i rozmyślam nad niebem i tym, co tam widziałem, to wszystko w niebie ma znaczenie, tak jak mówi Księga Apokalipsy. Księgi Ezechiela lub Zachariasza też o tym mówią. Tam są symbole i znaczenie. Wszystko w niebie ma znaczenie. Wskazując na biblijne prawdy o Panu, Jego charakterze i naturze, a zwłaszcza o Jezusie. Więc kiedy szedłem tym przejściem, i wiem, że to zabrzmi bardzo dziwnie, to zauważyłem, że to przejście było starannie rzeźbione. Zupełnie tak, jakby ktoś wziął maluteńkie dłuto i dłubał przed nami tę drogę, żłobiąc części tej perły tak, aby zrobić to przejście. A gdy tak szliśmy, Jezus był przede mną. I to było najgłębsze przesłanie krzyża, które do mnie wtedy dotarło. A to wszystko jest w Biblii, w Pismach Świętych. Nie ma w tym nic nowego. Ale to było bardziej olśniewające, jasne i miało więcej znaczenia, niż jak to jest przedstawiane, zwłaszcza dzisiaj. Jezus jest naszym zastępczym zadośćuczynieniem i nigdy nie pozwól ludziom mówić, że tak nie jest. Więc co mi ujawniono, to, że 24 godziny przed tym, jak Jezus wyzionął ducha na krzyżu, są najważniejszym aspektem krzyża i często też najbardziej pomijanym. A dlaczego? Ponieważ każde uderzenie dłuta w tę ścianę, które zobaczyłem, pokazało mi, jak spiskowano przeciwko niemu. Widziałem to. Zobaczyłem, jak został zdradzony i porzucony w rajskim ogrodzie Eden, postawiony przed sądem, miał przeciwko sobie fałszywych świadków, był maltretowany, opluwany, wyszydzany, uderzany i bity. A następnie został schwytany i zażądano, aby pokazał jakiś znak i cud dla króla Heroda. A potem został postawiony przed ówczesną władzą, gdzie zawarto układ, aby go zabić. Następnie Jezus został zmuszony do dźwigania ogromnego ciężaru, którego nie mógł unieść, i zmusili inną osobę do jego dźwigania. Potem bili go, wyszydzali i rzucali w niego. A wszystko, co miał, to ubranie, które zostało mu skradzione i został ukrzyżowany. Dlaczego? I uderzyło we mnie. Za czynienie dobra, uzdrawianie ludzi, uwalnianie ludzi, wypędzanie demonów i ujawnianie, kim jest Bóg. Że nie jest tym wielkim wredniakiem na niebie, ale pociąga ludzi do odpowiedzialności. I chce, abyś wrócił pomiędzy granice Jego miłości i jej nie nadużywał. Więc to, co tam zobaczyłem, to były 24 godziny przed tym, jak wyzionął ducha na krzyżu. Odsłaniał nieprawość, która była ukryta w sercach, a o której mowa w 17 rozdziale Jeremiasza. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ją mają. Nieprawość w ludzkim sercu jest ujawniana przez podobne nasze uczynki, to jak zdradzamy i porzucamy przyjaciół, rodzinę, obcych, samych siebie, Boga. I to uderzyło we mnie jak sterta cegieł. A potem umarł za nas, spłacając nasz dług za grzech, wisząc na krzyżu za nasze grzechy, które zostały obnażone przez nas samych, przybijających go do krzyża. Ludzie mówią, że to Bóg Ojciec przybił go do krzyża. Tak, przybił, ale jak bezgrzeszny Bóg może przypisać grzech bezgrzesznej ofierze, jeśli Bóg nie miał grzechu? I jeśli zrobił to sam, to byłoby to pogwałceniem tego samego prawa, które wypełnił Jezus, ponieważ według prawa arcykapłan albo ludzie musieliby położyć ręce na ofierze i wyznać swoje grzechy. Więc wykorzystał do tego ludzi. Arcykapłani położyli na nim swoje ręce i wyznali grzechy, kpili, szydzili i go pobili. Tak to się wydarzyło. Tak więc całe prawo się wypełniło. Zostało wypełnione całe prawo poświęcenia co do Joty, co do jego absolutnego, perfekcyjnego końca.
A potem Jezus umarł za nas, spłacając w pełni nasz dług za grzechy, doświadczając pełnię Bożego gniewu, wisząc na krzyżu za nasze grzechy, które zostały obnażone poprzez umieszczenie Go na tym krzyżu. A potem, gdy się tam przechadzałem, to rozmyślałem. Pośród całego tego bólu, który tam przechodził, wisząc, Jego kości były wyrwane ze stawów, a jednak powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mówię Ci, Randy, taka miłość i tak znosić Boży gniew w zamian za nas na krzyżu? Nawet nie potrafię ogarnąć takiej miłości. Ja bym pewnie powiedział, usmaż ich. Biblia także mówi, ale nie wyjaśnia dokładnie, o co w tym chodziło, że Jezus tak naprawdę stąpił do piekła, składając, przedstawiając samemu szatanowi i jego sługom, że on zapłacił okup, poświęcając samego siebie, złożył tę ofiarę i powiedział: dla tych, którzy mnie wyznają. Biblia tego nie mówi, ale coś tam się wydarzyło. Złożył i zaprezentował to, co zrobił, i od tego momentu ci, którzy zostali zbawieni, czyli ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie mogli być już wezwani na sąd ostateczny pod wpływem samego szatana i jego demonów. Więc nie mogłeś już cierpieć tego samego doświadczenia, co wcześniej, gdy byłeś ateistą, bo teraz byłeś już wierzącym. Jezus Chrystus to imię, które oznajmiłeś? Jezus Chrystus, także nie mogli Cię pożreć, teraz zostało Ci przekazane poprzez Ducha Świętego i stałeś się świątynią, więc teraz już niosłeś ze sobą obecność Pana, a oni nie mogli, i to nie tylko było same imię Jezus, to była obecność Boga, którą niosłeś ze sobą, także nie mogli Cię pożreć. I nie tylko, że nie mogli Cię pożreć, ale przez Chrystusa musieli podporządkować się Chrystusowemu autorytetowi, który był wtedy już w tobie. Aha. Tak, i to jest wielka tajemnica. W liście do Efezjan jest napisane, że Jezus poszedł do obecnego piekła i zgadzam się z większością teologów, że udał się tam, aby ogłosić zwycięstwo i że wyprowadził jeńców z niewoli do Szeolu. A w kosmologii starożytnego świata, starożytnych Żydów, był Szeol, miejsce dla sprawiedliwych umarłych, którzy postępowali zgodnie z prawem i mieli wiarę jak Abraham, a potem byli ci, którzy zostali potępieni, stanowili oni dużą część światowej populacji, byli po prostu niezbawieni i straceni. Tak więc Jezus zszedł ogłosić zwycięstwo i wyprowadził ze sobą sprawiedliwych umarłych. Święty Mateusz bada ten temat, ale to wszystko jest zagadką i jest zagmatwane, ponieważ tak naprawdę to nie wiemy, co tam się stało, ale wiemy, że groby zostały otwarte podczas jego zmartwychwstania, więc niektórzy ludzie, niektórzy teologowie twierdzą, że to było wtedy, kiedy wyprowadził pojmanych z niewoli do obecnego nieba, ponieważ zapłacił za nich okup, a ci zmarli to byli prawi Izraelici. Tak jak Mojżesz i cała ta reszta, jak Eliasz, nie, Eliasz został zabrany do nieba, jak Elizeusz i inni, którzy odeszli i byli tam razem z nim w obecnym niebie, więc pomyślałem, że to było całkiem interesujące. W pewnym sensie zgadzam się z wieloma teologami w tym aspekcie, ale to nadal jest jedna z tych wielkich tajemnic, które zawsze mnie zadziwiały. Po prostu akceptuję, że Jezus ogłosił zwycięstwo i wyprowadził z niewoli sprawiedliwych umarłych, z piekła do nieba, a diabeł nic nie mógł zrobić w tej sprawie. Halleluja. Zostałeś tam porwany w duchu, tak samo jak napisał święty Paweł, że został porwany do trzeciego nieba. Więc byłeś tam razem z Panem u bram nieba, a On Ci to wszystko objawiał. Co się wydarzyło w tym momencie, kiedy On leczył Cię z Twojego PTSD poprzez objawianie Ci nieba? Co wtedy się wydarzyło? Czy zesłał Cię z powrotem, czy też powiedział Ci coś jeszcze innego? Właściwie to, gdy przechodziliśmy przez tę bramę, to było jak podróż,
Przeszliśmy bramę i weszliśmy do nieba. To właśnie się wydarzyło. Powiedziałbym, że to tam właśnie zostałem uzdrowiony. A kiedy wszedłem do nieba, tego najpiękniejszego miejsca, jakie kiedykolwiek widziałem, tamtejsza atmosfera była, jak ja to nazywam, krainą płynnej miłości. Bożej miłości, nie jakiejś słabej miłości, ale... wiesz, o czym mówię, Randy. Tak, wiem. Nie mogę tego wyjaśnić. Chciałbym, ale nie mogę. To jak być całkowicie zanurzonym w miłości, która tak właściwie... to jest opisem Boga. Byłem tym całkowicie przytłoczony, tym jak Bóg bezwarunkowo kocha, ponieważ definicja miłości, agape, etymologia słowa agape oznacza pielęgnować, dbać, opiekować się, umoralniać, dyscyplinować. Byłem tym wszystkim przytłoczony stałością boskiej miłości i jak ją pielęgnuje, troszczy się, dba i ją buduje, dyscyplinuje i to wszystko inne na temat boskiej miłości we mnie uderzyło. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale to nas trenuje i wyposaża do życia, abyśmy mogli żyć w Jego obecności i nigdy więcej tego nie nadużywać, tak jak to ma miejsce tutaj na ziemi. To dla wielu ludzi może nie mieć sensu, ale dla mnie ma. I to wszystko naraz we mnie uderzyło. To było tak, jak powiedziałeś wcześniej, że zostaliśmy zapieczętowani krwią baranka, Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy kupieni za tak wysoką cenę. I jesteśmy Jego. Nigdy więcej się nie zbuntujemy, ponieważ oddaliśmy Mu nasze życie. I nie chcemy chwały dla siebie. Chcemy, aby to On był gloryfikowany, ponieważ jest o wiele większy niż wszystko inne, a zwłaszcza, gdy doświadczasz tej miłości. To jest wow! Gdzie jest moja korona? Masz, weź ją. Zabierz wszystko. Tak po prostu. A kiedy tam dotrzesz, to jestem twój. Tak po prostu. I to jest niesamowite. Po prostu ta potężna, wszechogarniająca miłość, która jest zdefiniowana poprzez Jego absolutną sprawiedliwość, miłosierdzie, Jego świętość, łaskę, cierpliwość, Jego dobroć i prawość. To, że jest wieczny, wszystko to, a także jak pociesza wszystkich, jak wszechpotężny i wszechmocny jest, wszystko to jest wplecione w boską miłość. Pierwszy Jan mówi, jeśli przetłumaczy z greckiego, to mówi, że Bóg jest miłością, to znaczy, że Bóg, jeśli chodzi o Jego naturę, to ten, który kocha. Więc wszystko to ma aspekt miłości, a wielu ludzi nie rozumie, że częścią definicji agape jest prawość i świętość, separacja i życie wierne Panu i prawdzie. Wiernie w Panu, a wszystko to zawiera się w tym słowie agape, by kochać się nawzajem i żyć wiernie wobec siebie. Byłem tak bardzo przytłoczony tym wszystkim, co tam widziałem, że nadal nie potrafię tego poprawnie wyartykułować. Więc to, co tam robiłem, to czułem tę ogromną miłość i stałem z Jezusem, a On się uśmiechał. Byliśmy na tej wielkiej niebiańskiej łące, a dookoła było kilka drzew. Nazwałem to pole miejscem pojednań. Byłem świadkiem, jak miały tam miejsce te wspaniałe spotkania, gdzie ludzie się ponownie odnajdywali. Nie mogę tego inaczej opisać. Zobaczyłem mężczyznę, który przyszedł za nami i wszedł do nieba i nagle spotkał tam swojego ojca. A wszyscy w niebie wyglądają idealnie. Mają około 30 lat i nie mają żadnych wad ani lichych włosów. I on rozpoznał swojego tatę, który do niego podszedł, a on zapytał, tato, jak ty się dostałeś do nieba? A ja wiedziałem, stojąc tam z Jezusem, zostało mi objawione, że on i jego tata się nie dogadywali, a on próbował świadczyć o Jezusie swojemu tacie lata przed jego śmiercią, zanim jeszcze umarł, aby wrócił do Jezusa, ale jego tata go przeklął i powiedział, że wszystko, czego mu potrzeba, to piwo i alkohol i cokolwiek, bla, bla. Taki typowy, głupio mądry. Więc odszedł wtedy od swojego taty naprawdę wściekły i już nigdy więcej go nie zobaczył. A gdy go spotkał tam w niebie, to mu powiedział, synu, ja wiem. Pamiętałem twoje słowa, gdy zachorowałem na raka, to zostałem zbawiony. Dziękuję. I się przytulili. A ich animozje po prostu wyparowały. I ściska mi gardło, gdy o tym mówię, bo to właśnie tam zobaczyłem. Zobaczyłem to uzdrowienie, które zrobił Jezus. Nie było już żadnej wrogości. A my często skreślamy ludzi, bo myślimy, że oni nigdy nie zostaną zbawieni, a oni zostają zbawieni później, więc będziesz bardzo zaskoczony, gdy potem ich spotkasz tam w niebie. Wtedy wszystkie twoje
Wyobrażenia o tej osobie zostaną wymazane. Zostaną usunięte i nie będziesz już tego w ogóle pamiętał. A jedne z najbardziej niesamowitych spotkań, jakie tam widziałem, dotyczyły ludzi, którzy stracili małe dzieci. Więc kiedy się wznieśli i weszli do nieba, to zobaczyli te małe dzieciątko raczkujące w ich kierunku. Albo inna osoba widziała to małe dziecko biegnące w ich stronę, a to był ich syn, który zginął w wypadku samochodowym lub zmarł na coś innego. A te dzieci dorastały na ich oczach i mówiły: cześć mamo, cześć tato. To było naprawdę bardzo niesamowite. A te chrześcijanki, które żyją w takim poczuciu winy, bo zrobiły aborcję i... Naprawdę ścisnęło mi gardło, gdy zobaczyłem tę kobietę wchodzącą do nieba i wiedziałem, że była udręczona tym, co zrobiła. A gdy tam dotarła, to zobaczyła to raczkujące do niej dziecko i zaczęła wariować, ponieważ to dziecko dorosło na jej oczach i powiedziało: cześć, mamo. Przytulili się i odeszli. I po prostu odeszli. I mieli dla siebie wieczność. To był piękny widok i właśnie dlatego nazwałem to miejsce polem pojednań, gdzie wszystkie sprawy zostawały uregulowane i zostaje ci czysta karta. I tak jak to powiedziałeś wcześniej, wspomnienia swojej przeszłości, twoje grzechy znikają. Są wytarte do czysta. To było tak, jakbyś przy wejściu do nieba zostawał wyszorowany, a ja byłem tego świadkiem. Niektórzy ludzie wymagają dość solidnego szorowania, ponieważ... opuścili ten świat w niezgodzie z własnym ojcem i myśleli: o kurczę, przekląłem swojego ojca, bo był dla mnie paskudny. Świadczyłem mu o Jezusie, a on tego nie przyjął. A teraz jest tutaj, w niebie, i mi za to podziękował. Więc zobaczyć coś takiego, to podziękowanie, to było potężne przesłanie. Wiesz, to co powiedziałeś w odniesieniu do dzieci, tych, które się nie narodziły, które zmarły w łonie matki, to mieliśmy wiele takich relacji, wliczając moje własne, o spotkaniu z tymi dziećmi. I wiem, że to daje tak wielkie pocieszenie, tak wielkie pocieszenie tak wielu ludziom, że one są zbawione w niebie. Więc dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się tym z nami. Tak, to było coś, o czym powiedział mi Pan, a ja zapytałem Go: Panie, co to wszystko oznacza? Więc po powrocie z mojego doświadczenia w niebie zanurzyłem się w Biblii, gdzie Jezus powiedział wprost, a usłyszałem to pewnego razu podczas kazania, kiedy byłem w kościele, kaznodzieja powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. I wtedy uderzyło to we mnie jak tona cegieł. Tak, to zrozumiałe. On chce, aby dzieci do Niego przychodziły. Amen. One nie mają zdolności umysłowych tak jak my dorośli, a ich wiek odpowiedzialności może być w wieku 10 lat, a może przyjść w wieku 12 lat, a może przyjść, kiedy mają 50 lub 60 lat, jeśli są w pewnym stopniu upośledzeni umysłowo. Widziałem w niebie ludzi, którzy mieli zaburzenia dysocjacyjne i zmarli w późnym wieku. Spotykali tam swoich rodziców, którzy ich utracili. Nie było mowy, żeby mogli nawet sami oddychać. Mieli zapalenie kręgosłupa lub coś w tym rodzaju i byli warzywami. A teraz wszyscy byli zdrowi i całkowicie normalni, razem ze swoimi rodzicami w niebie. I to wszystko było piękne. Mam na myśli, że wspaniale było to widzieć. Po prostu niesamowite. Niesamowite. Wow. Co za kontrast. Co za kontrast. Na początku wspomnieliśmy, że końcówka naszej rozmowy będzie podnosiła na duchu, więc jesteś tam w niebie. I najprawdopodobniej to był anioł, który cię obudził i zawołał. To było interesujące, jak twój pies się dobrze bawił i machał ogonem, gdy był głaskany przez tego anioła. Czy było coś jeszcze, co Pan pokazał Ci w niebie, zanim wróciłeś? Tak, pokazał mi wiele rzeczy. Więc po opuszczeniu pola pojednań, Jezus zatrzymał się i zapytał mnie: chcesz iść do miasta? I widziałem je w oddali. Czy wolisz iść na wieś? I tak znał już odpowiedź. A ja miałem dość miast, bo w nich dorastałem. A dawniej spędzałem wakacje na farmie moich dziadków we Virginii, tylko po to, aby uciec od szalonego życia w dużym mieście. Więc pojedziemy na wieś, ale on i tak już to wiedział. Więc szliśmy wzdłuż tej drogi.
którą nazwałbym polną, gdyby nie to, że była ze złota. To był złoty pył, jakby zmielone złoto, a w niebie mają ulice wybrukowane złotem. I wiem, że niektórzy ludzie pomyślą, co? I ludzie pomyślą, że to jest zmyślone, albo że to jest coś w rodzaju czarodzieja z krainy Oz, ale tak nie jest. I nie tylko my, ale także inni potwierdzili, że tak to właśnie wygląda. Więc szliśmy wzdłuż tej drogi ze złotego pyłu, która prowadziła do lasu, ponieważ ja lubię las i lubię wędrować. Lubię przebywać na świeżym powietrzu, lubię jeździć na kemping i tak dalej. I sporo tego robiłem, kiedy dorastałem. Po prostu kocham przyrodę i wiejskie klimaty, więc w takie miejsce właśnie poszliśmy na wieś. I zobaczyliśmy drzewa i weszliśmy do tego lasu, a tam byli ludzie, którzy się nimi opiekowali i wszyscy dobrze się bawili. Podeszły do nas te dwie kobiety i zapytały Jezusa, czy mogą powiedzieć mi, kim są, ale odmówił. Ale to było w porządku, bo nie wolno mi było w ogóle komunikować się z ludźmi w niebie. A jest po temu powód, bo to byłaby nekromancja. Wszystko było w porządku, pomimo że nie mogłem tam z nikim rozmawiać, bo on na to nie pozwolił. Ale to było w porządku, więc przechadzaliśmy się razem. Można rozmawiać z aniołami, ale nie będę w to teraz wchodził. Nie można jedynie rozmawiać z ludźmi, a przynajmniej ja nie mogłem i nie wiem, kim one były. Pewnie nawet bym ich nie rozpoznał, chyba że gdy dostanę się do nieba, to wtedy dowiem się, kim one są. Ale za wyjątkiem tych bliskich, o których wspomniałeś, tak, ukochanych, tak, za wyjątkiem bliskich. Ale wiesz, szliśmy tamtędy, a potem usiadłem i obserwowałem ludzi opiekujących się tymi dużymi, pięknymi drzewami. One są idealne i ogromne. I wpadł mi do głowy fragment Pisma Świętego, Izajasz 61, gdzie jest powiedziane, że jesteśmy sadzonkami Pana, ale to wersety od 1 do 3, które naprawdę mnie olśniły, że Duch Pana Boga jest nade mną, aby mnie uzdrowić i przekazać mi dobrą nowinę dla skruszonych w wierze, aby uzdrowić tych ze złamanym sercem, aby uwolnić ludzi zniewolonych i uciskanych grzechem, aby namaścić olejkiem radości i uczyć o sprawiedliwym Bożym sądzie. Ci ludzie będą nazywani sadzonkami drzew prawości. Tak więc pomyślałem, wow. To jest niesamowite. To było tak, że kiedy się tam przechadzałem i widziałem te różne rzeczy, to przychodziły mi na myśl wersety Pisma Świętego. Więc pomyślałem sobie, wow, jesteśmy sadzonkami Pana i mamy zapewnić cień i komfort tym, którzy nas otaczają. W zasadzie to mamy wrócić do tego, do czego zostaliśmy zaprojektowani, nauczyć się, jak być tym, czym mieli być Adam i Ewa, aby rządzić światem zgodnie z cechami charakteru Boga. To jest obraz i podobieństwo Boga, które mamy odzwierciedlać. Jego sprawiedliwość, miłosierdzie, Jego miłość, Jego dobroć, Jego prawość, Jego zdolność do obrony, do opiekowania się, pielęgnowania i budowania. Oto jak mamy rządzić. Taki jest obraz i podobieństwo, które mieliśmy odzwierciedlać tutaj na ziemi. A nie być jakąś odrębną istotą lub jakimś małym bóstwem i tego typu bzdury, ale odzwierciedlać Jego własny charakter, części Jego charakteru, tak aby prowadzić nasze rodziny. Kurczę, gdybyśmy tylko tak robili, to nie mielibyśmy dzisiaj tylu problemów, naprawdę nie mielibyśmy. I dlatego Biblia mówi, że musimy nauczyć się kochać nawzajem, ponieważ do tego zostaliśmy stworzeni, a i tak będziemy to robić w niebie. Tak więc przechadzałem się w niebie, a dookoła były wszystkie te kwiaty i źdźbła trawy, te piękne drzewa. Widziałem tam te winnice i drzewa owocowe z tymi ogromnymi i małymi owocami, których nawet nie potrafię opisać. A tam nie ma powodu, aby jeść, ale możesz zjeść kawałek owocu, jeśli tego chcesz. Ale ja tego nigdy nie zrobiłem. Miałem tę okazję, ale nie zjadłem. Po prostu można tam jeść, jeśli chcesz. Ale nie z powodu obżarstwa czy nawet przetrwania, tylko po to, aby cieszyć się smakiem i tym, jaki Pan jest dobry. Tylko w ten sposób mogę to ująć. Były tam te duże i małe, piękne kwiaty, a te kolory. Wszystko po prostu jest znakomite. Tam nie świeci słońce, ponieważ tak jak mówi Biblia, tamtejsze światło pochodzi z Bożej chwały. I to jest inny wymiar. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać.
Ale ludzkie oko nie jest w stanie odpowiednio przekazać tej scenerii. Nie potrafią nawet tego narysować, a wiem, że niektórzy próbowali i ukłony w ich stronę. Mogę się utożsamić z szczęścią tego, co namalowali i powiedzieli, ale tak naprawdę to bardzo trudno opisać tę scenerię, ponieważ jest zbyt piękna, zbyt głęboka, jest idealna. To jest idealne miejsce i odzwierciedla obecność Jezusa we wszystkim. Tak, odzwierciedla. To tak, jakby wszystko było Jezusem. I jest. I nic tam nie umiera. Wszystko żyje. Tak. Boska miłość jest zawarta w całym Jego stworzeniu, a przede wszystkim w nas samych, którzy jesteśmy stworzeni na obraz Boga. I jest tak wiele, co tam widziałem. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, ale spróbuję to trochę skrócić. Więc doszliśmy do tego miejsca i trudno mi to wyjaśnić, ale Biblia o tym mówi. I to było najpiękniejsze miejsce. Jezus i ja podeszliśmy do tego miejsca, które było tym najpiękniejszym ogrodem, jaki kiedykolwiek widziałem. To był absolutnie najpiękniejszy ogród, jaki widziałem, ale nie pozwolono mi iść dalej niż na jego skraj. I z jakiegoś powodu wiedziałem, że Jezus tam był, ale nie Jego fizyczna obecność. Spojrzałem w prawo, a tam był ten wielki, ogromny anioł, bardzo wysoki. Obserwował wszystko, co tam się działo. W tym samym czasie patrząc na mnie, miał cztery twarze, a Jego ludzka twarz była zwrócona w moim kierunku, ale widziałem te inne twarze też. Ktokolwiek by zobaczył jednego z nich, to przestraszyłby się na śmierć. Ale ja się nie bałem. To był cherubin albo jakiś inny anioł. Nie wiem, z jakiej klasy anielskiej pochodził, ale był duży. A ja się go nie bałem i tylko tam stałem i obserwowałem wszystko. Chciałbym tutaj dodać, że to było mniej więcej to samo, co widzieli Jan i Daniel. A ja nazywam to, zawsze nazywałem to niebiańską radą. A to, co tam się dzieje, jest opisane w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 22, wersety od 13 do 28. Jest to też opisane w Księdze Daniela, który zobaczył miriady aniołów i osąd, który był tam wydany. I to jest duże, ogromne, piękne miejsce przypominające ogród. Ale nawet nie potrafię stwierdzić, czy to było wewnątrz budynku, czy też nie, ale to był ogród i był przeogromny. I były tam te wszystkie anioły i inni ludzie, którzy chwalili Boga i śpiewali i tak dalej, a daleko w oddali było to olśniewające światło. Tam była obecność Boga. To wyglądało, jakby Bóg tam był w swojej pełnej, majestatycznej formie, otoczony przez cztery duże anioły z ich rozpostartymi skrzydłami, okrywającymi Jego chwałę, aby nie pochłonęła ludzi. I to tam wydawał rozkazy i dekrety i mówił, jaka jest Jego wola i włączał w to swoje anioły i swoje stworzenie. Rozdawał im zadania, aby wychodzili przez bramę i je wykonywali. I tego właśnie uczy pierwszy rozdział Księgi Królewskiej, wersety od 13 do 28. Dokładnie tego naucza i o tym mówi. A jeśli tego nie rozumiesz, to weź Biblię i przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Królewskiej, wersety od 13 do 28. O śmierci Achaba, bardzo niegodziwego faceta. I to było miejsce, w którym pełen majestat boskiej miłości był osłonięty anielskimi skrzydłami, ale prześwitywał i odniosłem wrażenie, że to było najświętsze miejsce i że nie można tam, wiesz, biegać i wskakiwać Bogu na kolana i mówić, hej, cześć, stary kumplu. Opuściłem to miejsce z niesamowitym szacunkiem dla Pana, a widzieć to sprawia, że jesteś pokorny. A jednocześnie w tym samym czasie zostałem uzdrowiony. Po tym, jak widziałem piekło, nie potrafię tego nawet wyjaśnić, ale to odeszło i już nigdy nie wróciło. Po prostu tam stałem, słuchając i obserwując to, co się działo i to, jak Bóg bardzo jest zaangażowany w swoje stworzenie i wszystkie te najmniejsze szczegóły i to, jak lubi pracować razem ze swoim stworzeniem, ze stworzonymi przez siebie istotami. Na przykład pyta, co o tym sądzisz? Cóż, chciałbym to zrobić, ale w jaki sposób najlepiej to wykonać? Ja mam taki albo inny pomysł. Myślę, że to jest świetny pomysł. Idź i tak zrób. To jest dziwna koncepcja, ale przeczytaj o tym w pierwszej albo drugiej Księdze Królewskiej, 13-28, gdzie jest mowa o śmierci Achaba. Mogłem pomylić rozdziały, bo są dwie Księgi Królewskie. Czy nazwałbyś to
salą tronową Boga? Nie, ja na to mówię komnata niebiańskiej rady. Ale to mogła być sala tronowa, ja po prostu tak to nazywam i to jest moja osobista definicja i tego się trzymam. A coś podobnego jest opisane w Biblii, co można by nazwać tronem, więc to mogła być sala tronowa, ale nie pozwolono mi zbyt blisko podejść. Stałem na samym skraju i nie mogłem podejść bliżej, ale wiedziałem dlaczego, bo po prostu nie byłem gotowy. Ale byli tam też ci inni ludzie, którzy wychwalali Pana, a to był przepiękny festyn pochwalny. Wiesz, mogę się wczuć w wiele z tego, o czym mówisz, jeśli nie we wszystko. W Księdze Koheleta, i może pamiętasz ten werset, w którym jest mowa, że nie ma nic nowego pod słońcem, a jednak Bóg ogłasza nowość, stworzenie. Oświadcza to, ponieważ Bóg jest Stwórcą. A wszystko, co jest stworzone, pochodzi od Boga i tylko Boga i przejawia się we wszystkich dobrych rzeczach. Dokładnie tak. To było najpiękniejsze miejsce, a nawet nie potrafię opisać tego, co widziałem. Pamiętam, że w pobliżu tronu rosły te żywopłoty i jak doskonale wyglądały. Jak nieskazitelnie były utrzymane i te drzewa w pobliżu, te geometrycznie doskonale ukształtowane, piękne, żywe drzewa. A potem nagle, tak jakbym usłyszał, że ktoś mówi chodź, więc odwróciłem się i wyszedłem, a tam był Jezus. Wyszliśmy z tego miejsca i zaczęliśmy spacerować przez niebo i ponownie podziwiać tę scenerię. I to jest w Biblii i w pewnym sensie wyjaśnia, co widziałem i mówi, że w niebie jest ta wielka rzeka, która wypływa z tronu Boga. Ezechiel 47 opisuje tę rzekę jako ponad 4000 łokci szeroką. Przez pierwsze 1000 łokci jest po kolana, a potem, gdy dochodzi do 4000 łokci, woda zakrywa cię aż po głowę. I tak samo jest po drugiej stronie, więc to będzie jakieś 8, a może 10 tysięcy łokci szerokości. To jest szerokie na wiele kilometrów i to jest to, co nazywa się rzeką życia. A co we mnie uderzyło, to te ogromne drzewa, a ich liście były zanurzone w wodzie. A gdy przeczytałem Księgę Apokalipsy, to pomyślałem, może to wielkie drzewo, którego liście maczały się w wodzie, może to było drzewo życia. Zawsze się nad tym zastanawiałem i jestem całkiem pewien, że to właśnie widziałem, ponieważ to jest duża rzeka. A co naprawdę mnie zaskoczyło, gdy tak szliśmy wzdłuż tej rzeki, to doszliśmy do jej dopływu. A dopływy na tej planecie, na Ziemi, wpływają do rzek. Natomiast tam dopływy wpływały do rzeki. Co jest całkowitym przeciwieństwem tego, co mamy tutaj. Więc dlatego mówię dopływ rzeki życia, wzdłuż której razem szliśmy i trochę pochodziliśmy po okolicy, gdzie zobaczyłem te wszystkie winnice i widziałem tych wszystkich ludzi, te piece chlebowe i tego typu rzeczy. A te piece chlebowe reprezentują Słowo Boże, które ma zostać rozdane ludziom. To brzmi trochę dziwnie, ale Bóg przydzielał anioła, który przekazywał Słowo Boże danej osobie. I to był żywy chleb, w niej zdeponowany. Brzmi dziwnie, ale to właśnie tam widziałem. Dzięki temu otrzymywali oni natychmiastowy wgląd w Biblię, nawet nie wiedząc, skąd to wiedzieli. Mieli ten moment, rozumiem. Więc doszliśmy do tego miejsca i chciałbym to po prostu szybko podsumować i zakończyć. Zobaczyłem te dzieciaki bawiące się w tym dopływie rzeki życia. I to był tylko mały strumyczek, który miał nie więcej niż 6 do 9 metrów szerokości. A one się w nim bawiły i pluskały nawzajem, a oto nadchodzi Jezus. A gdy go zobaczyły, to wszystkie do niego pobiegły. A on wszedł do wody i zaczął je pryskać, a one jego. I kiwnął mi, żebym też wszedł, a potem wszyscy pryskali we mnie. Wszyscy się pluskaliśmy i dobrze bawiliśmy. Zobaczyłem tę stronę Jezusa, której nigdy wcześniej nie widziałem. Wiem, że jest Panem chwały, ale ujrzałem Go jako przystępnego. Był duszą towarzystwa, pełen miłości, lubi towarzystwo ludzi, jest bardzo uprzejmy. Fajnie jest z Nim przebywać.
Umiał opowiadać naprawdę świetne historie i żarty. Nic dziwnego, że ludzie chcieli być w jego pobliżu. Przyzwoite dowcipy. Więc był panem chwały, a nie tą surową postacią z kijem bejsbolowym. Jego miłość i współczucie naprawdę zabłysnęły, kiedy zobaczył te dzieciaki. I się z nimi bawił i przemoczył nas wszystkich do suchej nitki. Ale nikomu nie było zimno. I pluskaliśmy się w tym dopływie rzeki życia, a tak właściwie to nawet napisałem o tym piosenkę. W każdym razie, to było po prostu wspaniałe doświadczenie, a dla mnie to było jak oczyszczenie, które uwolniło mnie z jeszcze większej ilości przeżyć z piekła, a moje obawy o utratę zbawienia znikły. I w tym momencie wiedziałem, że należę do Niego, a to był mój dom. Odniosłeś się do rzeki życia, którą ja też zobaczyłem, wypływającą z Jezusa. Słyszeliśmy to również od innych, którzy poświadczyli, że ją widzieli. W Księdze Apokalipsy 22:1, będąc natchnionym przez Boga, święty Jan napisał: i ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Amen. To było to i była krystalicznie czysta, że można było zobaczyć dno. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale zbliżaliśmy się już ku końcowi mojej podróży po niebie i dotarliśmy do tego punktu widokowego. I to było dla mnie wyjątkowe miejsce, ponieważ kiedy tak szliśmy, to widziałem te wielkie posiadłości, a kiedy mówię wielka posiadłość lub rezydencja, to jeśli kiedykolwiek byłeś w Biltmore w północnej Karolinie, a pierwotnie to miejsce było zbudowane na 5000 akrów, więc kiedy mówię rezydencja, to nie jest tam jakaś rezydencja, obok której stoi kolejny dom, tak jakbyśmy mieszkali na przedmieściach. To jest miejsce o powierzchni 5000 akrów. I tam będą mieszkać ludzie. Przygotował dla nich miejsce, a wszyscy ci, których przyprowadziłeś do Chrystusa, będą mieszkać obok ciebie i będą mogli cię odwiedzać o każdej porze dnia i nocy. A ty nigdy się nimi nie zmęczysz, ani oni tobą, ani też nie nadużyją twojej gościnności, bo jesteś oczyszczony, a oni są mile widziani. Więc jest tam ten rodzaj ludzkiej wspólnoty. Rozumiesz, tutaj zamykamy drzwi i włączamy telewizor lub robimy coś innego, może czytamy książkę. Ale nie tam. Tam jest to poczucie wspólnoty i życia w rodzinie. Tak, masz własną rezydencję, ale to jest duże i wspaniałe miejsce, gdzie wszyscy mieszkają dookoła, w swoich posiadłościach. Trudno mi jest opisać typ architektury, ale przypominało mi to trochę coś w rodzaju stiuku w takim naprawdę pięknym, złotym stylu o różnych wzorach. Przychodzą mi na myśl Pueblos w Taos w Nowym Meksyku. Trochę mi to przypominało, a ich kształty geometryczne były, nie wiem jak te budynki w ogóle stały, ale wspaniale było je podziwiać, więc przechodziliśmy przez to miejsce, a potem doszliśmy do punktu widokowego i zobaczyłem to szczególne miejsce, gdzie zobaczyłem tego faceta, który łowił ryby w tym kolejnym dopływie rzeki życia. Jak umrę, to idę na ryby. Wow, tutaj można łowić ryby. Alleluja. I zastanawiałem się, czy to było złów i wypuść. W każdym razie można tam łowić ryby, więc usiadłem, a on do mnie machał i się uśmiechał. Odmachałem mu z powrotem, a on wrócił do łowienia ryb i się śmiał. Jezus też się lekko uśmiechał. I przez te wszystkie lata nie miałem pojęcia, kim on był. A potem, lata później, nie tak dawno temu, jakieś 8 lat temu, moja ciocia przysłała mi kilka zdjęć mojego dziadka, kiedy miał 30 lat, zrobione jakoś na początku XX wieku. Mój dziadek urodził się w 1877 i był zapalonym kaznodzieją metodystów, a także był ściśle zdyscyplinowany, ale nie będę w to teraz wchodził. Mieszkał w miłym, niewielkim miasteczku zwanym Los Angeles, gdzie uczęszczał do Instytutu Biblijnego, którego dziekanem w tamtym okresie był R.A. Torrey. A to były czasy odrodzeń ulicznych Azusa. Ludzie nie wiedzą, że każda denominacja chrześcijańska, nawet jeśli się nie zgadzała z mówieniem językami, i tak była w to zaangażowana. Nie wiem, jaką rolę odegrał w tym Azusa, ale wiem, że brał w tym udział. Tyle odkryłem. I zmarł w 1963 roku, kiedy miałem 5 lat.
Poszliśmy kiedyś do domu weteranów, gdzie przebywał. Położył wtedy na mnie swoje ręce i pluł we mnie groszkiem, gdy się modlił w innym języku i tak bardzo mną począsał, że wszyscy tam obecni próbowali go ode mnie odciągnąć, bo przestraszył mnie na śmierć. To był ten facet, którego tam widziałem. Miał jakieś 30 lat i był rybakiem ludzi. A to był mój dziadek. Wow, wow. To był on. Jak tylko zobaczyłem zdjęcie, które przysłała moja ciotka, to powiedziałem, to jest on. To jest on. Więc teraz już wiem, kto to był. Przez te wszystkie lata się zastanawiałem i spekulowałem, może to ta osoba, może tamta, ale nie. To był mój dziadek. Machał do mnie i był rybakiem ludzi. Wow. Nie miałem pojęcia, że ja też zostanę rybakiem ludzi. To jest niesamowite. Wow. Że Pan ci to w ogóle pokazał. Jak i to, że ty też zostaniesz rybakiem ludzi. Tak, ale przedtem cała moja ewangelizacja i to całe uliczne odrodzenie, którym się zajmowałem, wiesz, którym się wtedy zajmowaliśmy i to, czego dokonaliśmy, albo raczej czego Pan dokonał przez nas, bo to była Jego robota, a my tylko Mu towarzyszyliśmy. Więc starałem się zbawiać tak wielu ludzi, jak to było tylko możliwe. To było prowadzenie ludzi do Pana. Więc mój dziadek musiał chyba się wtedy modlić o moje namaszczenie i wielu z moich krewnych potwierdziło, że nie uroiłem sobie tego w moim dziecięcym umyśle. Tak, tak. W każdym razie, zbliżał się już czas, aby opuścić niebo, że tak powiem. Minął już mój czas i musiałem już wracać, więc nadeszła chwila, aby przejść przez miasto, więc przez nie przeszliśmy. Wszystko, co mogę powiedzieć o niebie, to, że natychmiast wiesz, gdzie się co znajduje, a dostaniesz się tam tak szybko lub tak wolno, jak tylko zechcesz. Można tam polecieć, jeśli chcesz. Transport jest tam zupełnie inny, niż myślimy, ale my po prostu spacerowaliśmy wolnym tempem, aż dotarliśmy do miasta i szliśmy po jego złotych ulicach, aż dotarliśmy do tego ogromnego budynku i weszliśmy do niego do środka i po dziś dzień, nie wiem, jak to w ogóle mogło stać, ale przeszliśmy przez całą jego długość i wyszliśmy drugą stroną. To była ogromna, wspaniała sala bankietowa. A ludzie wraz z kilkoma aniołami w środku byli zajęci przygotowaniami do uczty weselnej. Przeszliśmy tamtędy i byłem zdumiony, jak piękne to było, jak chwalebne i jak doskonałe to wszystko będzie w tej sali weselnej, lub jakkolwiek chcesz to nazwać. I to było tak, jakbym siedział wygodnie oparty o ścianę. Wszystko było pięknie zaprojektowane, te stoły i inne rzeczy. Długie stoły i po prostu nie potrafię opisać piękna. Szybko przeszliśmy z jednego końca na drugi, wyszliśmy stamtąd i poszliśmy z powrotem w kierunku, skąd przyszliśmy, gdzie była ta perłowa brama. W pewnym momencie powiedział mi, żebym się odwrócił, a gdy to zrobiłem, to zobaczyłem to miejsce, które było przygotowywane. I jest o tym mowa w Księdze Apokalipsy. Ja nic nie dokładam do tej księgi, to faktycznie tam jest. Żeby nikt nie pomyślał, że coś dodaję. Więc to był duży sześcian. To, co widziałem, to była Nowa Jerozolima. Widziałem, jak była przygotowywana i budowana. A to było około roku 1983 i nie była jeszcze wtedy ukończona, ale zawróciliśmy i wyszliśmy stamtąd. I zawsze zastanawiałem się, dlaczego mi to pokazał? Może aby nauczyć mnie czegoś na temat Księgi Apokalipsy? O Nowej Jerozolimie, która zstąpi z nieba. Więc potem obszernie studiowałem ten temat. Starałem się lepiej to zrozumieć. I nadal jeszcze próbuję to zrozumieć. Więc poszliśmy stamtąd i przeszliśmy przez tę wielką perłową bramę. Wróciłem z powrotem do owczej bramy i zszedłem nieco w dół tej wielkiej skały zawieszonej w przestrzeni. Tym razem ponownie na mnie dmuchnął i odszedłem stamtąd. Wróciłem i wylądowałem z powrotem w swoim ciele. Mogłem oddychać, wstałem, słońce świeciło, ptaszki śpiewały, nie byłem zmęczony. I miałem jeszcze sporo czasu do pracy, a gdy dotarłem do pracy, to nie żartuję. Ludzie to potwierdzili. Pierwsze, co powiedziała moja przełożona, to: Brian, co robiłeś zeszłej nocy? Świecisz. Ale kiedy rano myłem zęby, to dla mnie wyglądałem tak jak zawsze, czyli stary, brzydki ja. Ale ona powiedziała, ty świecisz. Z kim spałeś? Z nikim. Ale ty świecisz. Mogłeś powiedzieć, że byłeś z Panem Bogiem, z Jezusem. To by było miłe świadectwo.
Byłem tym całkowicie zaskoczony. Ona mogła mnie zwolnić, więc czułem się nieco zastraszony. Nic nie zrobiłem. Więc poszedłem i pracowałem w tym dniu w budynku Montgomery Wards, gdzie byłem elektrykiem, zajmowałem się budynkami, pracowałem przy kotłach i tym podobnych. Pomagałem też układać stojaki z ubraniami. Byłem wtedy jeszcze młody, ale tak czy inaczej. Poszedłem tam, a gdy przestawiałem kilka wieszaków, podeszły do mnie te małe dzieci, pociągnęły za dżinsy i powiedziały: widziałeś Jezusa, prawda? Odpowiedziałem: tak. A matka: odejdź od tego faceta! On świeci! Więc poszedłem do łazienki, żeby to sprawdzić. Patrzę, ale dla siebie wyglądałem normalnie. O co chodzi z tym świeceniem? Więc świeciłem tak przez 3 dni, każdego dnia nieco słabiej. Wow, jak Mojżesz, gdy Mojżesz zszedł z góry Synaj, to świecił, spoczywała na nim wtedy chwała Boga. Tak więc na drugi lub trzeci dzień wyszedłem, żeby się przejść i powiedziałem: Colorado są naprawdę przyjazne ptaki. I wszystkie inne zwierzęta też są bardzo przyjazne. Siedziałem tak na brzegu rzeki, a dookoła mnie było pełno tych ćwierkających ptaków, a niektóre z nich nawet wylądowały na mojej nodze, a potem z niej zeskoczyły. A mój pies tak sobie siedział i nawet wcale ich nie gonił, a potem podeszły zające i też ich nie gonił. Następnie podszedł lis, żeby napić się wody, spojrzał na mnie nieśmiało, napił się, a potem odszedł w górę rzeki Puda, tutaj w Fort Collins. A gdy się wycofywał, to mój pies też za nim nie gonił. A potem usłyszałem za sobą tych ludzi mówiących: czy to jest doktor Doolittle, czy jak? A potem powiedzieli: on świeci. A ja tam sobie po prostu siedziałem i myślałem: kurczę, Colorado ma naprawdę przyjazne zwierzęta. A to obecność Boga sprawiała, że wszystko dookoła mnie było w pokoju. Wow, nie mogę tego opisać i nigdy więcej już tego nie miałem. Wow. Wow! Ale tak to w skrócie było. Nie miałem zamiaru tak długo o tym mówić. A jest jeszcze tak wiele, co mógłbym dorzucić o niebie. Ale to powinno wystarczyć, aby zaostrzyć ludziom apetyt. Tak, tak. A jeśli chcielibyście usłyszeć więcej, to organizujemy konferencję Afterlife 2022. Której tegorocznym tematem będzie przywrócona nadzieja. Brian też będzie przemawiał na tym wirtualnym wydarzeniu. Możesz wejść na naszą stronę randyk.org, aby się zarejestrować i upewnić, żebyś mógł wziąć w niej udział. Od 8 do 9 kwietnia 2022 roku. Oczywiście pozostaniemy z Brianem w kontakcie, a w opisie podamy, jak można się z nim skontaktować. I wiemy również, że ma ukazać się jego nowa książka, w której promocji pomożemy i ogłosimy, gdy już będzie gotowa. A na chwilę obecną możesz przeczytać A Land Unknown, aby uzyskać więcej szczegółów. A dla tych z was, którzy oglądają naszą serię wywiadów, to na pewno zauważyliście, że jest wiele wspólnych wątków wśród zeznań tych, którzy umarli klinicznie lub mieli wizję nieba i piekła. I zobaczysz, że istnieją między nimi pewne podobieństwa, które weryfikują i potwierdzają rzeczywistość zarówno nieba, jak i piekła, a także samych doświadczeń. Gdy tak tu siedzę i tego słucham, to muszę ci powiedzieć, Brian, że czuję się, jakbym był na szkolnym zjeździe po latach. A, tak, tak. To jest rzeka życia, pola, sala tronowa Boga, chwała Boga, anioły i to wszystko inne. Myślę sobie, tak, tak, tak. I czuję w ten sposób podczas wielu wywiadów, jakbyśmy mieli to ponowne szkolne spotkanie po latach. Gdy rozmawialiśmy z Brianem wcześniej, to od razu wiedzieliśmy, że jest między nami ten rodzaj koleżeństwa i empatii w stosunku do swoich doświadczeń. Więc Brian, to była taka przyjemność móc z tobą dzisiaj porozmawiać ponownie. I jestem pewien, że będziemy kontynuować tę rozmowę w przyszłości. Tak więc raz jeszcze bardzo ci dziękuję. Amen. Wspaniale było się ponownie spotkać, Randy. Cieszę się, że mnie zaprosiłeś. Właśnie poprosiłem Boga o błogosławieństwo dla ludzi, aby przyszli do Chrystusa i po prostu weszli do nieba.
Nie zakończymy naszego programu, Brian, dopóki nie zaoferujemy zaproszenia tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, żeby mogli być pewni, że ich doświadczenie po opuszczeniu tego świata będzie dobre. Biblia mówi o tym życiu jak o ulotnej mgiełce w kontekście wieczności. Dzisiaj jesteśmy, a jutro nas nie ma, albo nawet już dzisiaj nas nie ma. Więc pozwolimy Ci modlić się z nami za tych, którzy przechodzą zwątpienie, a mieliśmy wielu ludzi, Brian, którzy powiedzieli, no nie wiem, czy jestem zbawiony, czy też nie. Niektórzy z nich prawdopodobnie są, ale po prostu w siebie wątpią. A niektórzy po prostu się zastanawiają, więc damy im to zapewnienie i pozwolę Ci teraz, Brian, zakończyć nasze spotkanie modlitwą z zaproszeniem do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Z pewnością, ale zanim rozpocznę tę modlitwę, to chciałbym powiedzieć osobom, które myślą, że oddaliły się od Boga lub Jezusa i że On nigdy ich nie przygarnie z powrotem, On was przyjmie, a jedyne, co musicie zrobić, to solidną pokutę i po prostu musicie się Jemu poddać. Wystarczy, że powiesz, Panie, weź mnie, jestem Twój, sam z własnych sił nie potrafię nic zrobić. Jesteśmy zbawieni przez łaskę, innymi słowy wiarę, a ludzie często pomijają łaskę, gdy to właśnie łaska Boża nauczy cię, jak powiedzieć grzechowi nie i jak się go wyprzeć. I nie musisz nad tym ciężko pracować, po prostu pozwól Jemu pracować nad tobą. I nie potrafię tego wyjaśnić, pomimo że bardzo się staram. Ale kiedy mówię ludziom, że jeśli ty jesteś tą osobą i myślisz, że zawiodłeś Pana i chcesz do Niego wrócić, to rozpocznij od Biblii. Zacznij czytać Pismo Święte. Weź oprogramowanie biblijne i analizuj Słowo Boże. Jeśli nie znasz Pana, a starasz się do Niego dzisiaj przyjść, to sugerowałbym, abyś przeczytał Księgę Psalmów. I przeczytaj też Księgę Przysłów i Jana, są dobre na start. Ale zanim to zrobisz, pomódl się i powiedz, Panie, naucz mnie z tej księgi tego, czego chcesz, abym się dowiedział. I to przez czytanie Słowa Bożego, On uwalnia cię w sposób, którego nawet nie potrafię wyjaśnić, ponieważ to jest nadprzyrodzone dzieło. A ludzie, którzy to zrobili, którym o tym powiedziałem, zrobili tak i się tego trzymali, to nagle, będę szczery, życie niektórych z nich stało się naprawdę przykre, ale potem się przebudzili i powiedzieli, wow, dziękuję Ci, Panie, za pokazanie mi tego, że ja jestem problemem i przyczyną mojego nieszczęścia. Pomóż mi się go pozbyć, a On leczy złamane serce. To jest Jego specjalność. Więc dla tych z Was, którzy nie znają tego Jego aspektu, to proszę i sugeruję, abyście po prostu zajrzeli do Biblii i modlili się w ten sposób. A jeśli nie znasz Jezusa i słyszysz to po raz pierwszy w życiu, a nie chcesz iść do piekła, tylko chcesz iść do nieba i wiesz, że jesteś nędznikiem i wiesz, że nie jesteś doskonały i masz wiele wad, ale nic ci nie wychodzi i miałeś pobudkę, że nie jesteś święty. Może zachorowałeś, a może czujesz się naprawdę przygnębiony, ponieważ zrobiłeś coś naprawdę złego. Pan chce Ci wybaczyć i przyjąć Cię z powrotem. On zapłacił za to najwyższą cenę, więc jeśli jesteś tą osobą, to sugeruję Ci, abyś zmówił tę prostą modlitwę zaraz, jak skończymy. Ona jest bardzo prosta i to nie tyle modlitwa Cię zbawia, jak Twoja stanowcza postawa. To tak jak ja miałem ciężki charakter i moje serce mówiło, Panie, weź mnie, jestem Twój. Tylko tyle musisz zrobić. Panie Jezu, przebacz mi. Oczyść mnie swoją krwią. Jest wiele, czego nie rozumiem. W ogóle Cię nie rozumiem. Pomóż mi. Proszę o Twoje przebaczenie. I weź mnie. Jestem Twój. Napełnij mnie Duchem Świętym. Spraw, abym narodził się na nowo. I naucz wszystkiego o sobie. W imieniu Jezusa. Taka prosta modlitwa, a także spędź trochę czasu z Bogiem. I przeanalizuj to, co zrobiłeś źle, płacz przed Nim i udręczaj się, jeśli musisz. A Biblia naprawdę ułatwia zbawienie. Ktokolwiek wzywa imienia Pana, zostanie zbawionym. Kiedy Go wezwiesz i odkryjesz to nowe życie, które jest spoza tego świata, a które jak dotąd mnie jeszcze nie znudziło. Nie, nic z tych rzeczy. Pozwólcie, że pomodlę się teraz też za innych. I naszych słuchaczy, bo niektórzy potrzebują modlitwy, szczególnie w tych czasach. Niebiański Ojcze, staję dziś przed Tobą i chciałbym, Panie, abyś zajrzał w serca wszystkich, którzy nas teraz oglądają. Proszę Cię, Panie, w imieniu Jezusa, abyś zajrzał w ich serca, a niektóre z nich są złamane,
złamane przez męki życia, złamane i roztrzaskane i okaleczone przez życie, które ich zraniło, przez to wpadają w jeden nieudany związek po drugim, a może mają wspomnienia bycia nadużywanym, a może dorastali w domu z jednym rodzicem lub zostali podrzuceni na progu domu jakiegoś krewnego, albo byli podrzucani z jednej rodziny zastępczej do następnej i nawet nie wiedzą, kim jesteś i jak to jest mieć tatę i mamę. I mają wiele pytań i wiele bólu. Więc Panie, dziękuję Ci teraz za ich uwolnienie i uzdrowienie ich ran oraz serc. Oczyść ich mocą krwi Jezusa i daj poczucie mocy zmartwychwstania. Wydostań ich z tego dna, na którym się znajdują i zniszcz tę pustkę, do której zmierzają, do tych złych związków i szalonych myśli, które przelatują im przez głowę, ich sukcesów i porażek, o czymkolwiek by nie myśleli, a co wpędza ich w poważną depresję. Uwolnij ich teraz od tego. Wielu z ludzi, którzy nas teraz słuchają, otwarło wrogowi drzwi na szerok. Złe nawyki ich kontrolują i trzymają w niewoli. W imieniu Jezusa niech znikną wszelkie demoniczne zastępy, księstwa lub cokolwiek, co ciągnie ich w dół. W imieniu Jezusa. Uwolnij ich teraz od tego. W imieniu Jezusa. Wiem, że dla niektórych z was to zabrzmi dziwnie, ale oto nadchodzi, oto nadchodzi. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że właśnie to wysłałeś, a wszyscy ci, którzy potrzebują tego uwolnienia od nawyków i duchów, zostają teraz uwolnieni. Nie ma potrzeby krzyczeć, wrzeszczeć i podskakiwać w górę i w dół. Znasz autorytet Jezusa Chrystusa i zegniesz swoje kolano i odejdziesz teraz w imieniu Jezusa, a ci ludzie zostaną uwolnieni. W imieniu Jezusa odejdź, w imieniu Jezusa. Zostaw ich w spokoju, przestań ich dręczyć, odejdź w imieniu Jezusa. To naprawdę teraz nadchodzi. Dziękuję Jezu, dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci Jezu, dziękuję, że uwolniłeś tych ludzi w swoim imieniu Jezusa. Uzdrów te złamane serca. A te słowa, które zostały wmówione w ich serca i umysły, może dorastali w narcystycznym domu. Wszystkie te słowa, które ich rozdarły i nie mogą zrozumieć dlaczego, wciąż wracają do tego. Odejdź, ty nędzny duchu, wynoś się z życia tych ludzi w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie i Duchu Święty, poprzez moc Ducha Świętego. Złamane serca są uzdrowione, a jeńcy uwolnieni. Ci, którzy pławią się w obfitości, zrozumieją, że to jest ich więzienie, a ich myśli zostaną uwolnione. A ci, którzy mają depresję, a nie rozumieją dlaczego, odnajdą olej radości i zadowolenia. Panie, dziękuję Ci, że stali się Twoimi sadzonkami, drzewami prawości, pod które ludzie mogą przyjść i znaleźć odpoczynek. Dzięki ich świadectwu i temu, jak ich wyzwoliłeś w imieniu Jezusa. Amen. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję. I dziękuję Wam za oglądanie i spędzenie tego czasu z nami. Brian Melvin, autor A Land Unknown. Będziemy Was informować, gdzie można dowiedzieć się więcej o Brianie, a także gdzie będzie można go spotkać. Będzie on też przemawiał na konferencji Afterlife. A więcej informacji o tym wydarzeniu można uzyskać na randyk.org. Więc Brian, raz jeszcze Ci dziękuję i do następnego razu. Niebo to Twoja przyszłość. Niech Bóg Was błogosławi. Trzymajcie się. Dzięki. Boże, pobłogosław wszystkich. Dzięki za wysłuchanie. Proszę, polub i zapisz się. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie randyk.org, a nasza misja jest prosta, aby dzielić się wspaniałą wiadomością Bożej miłości.